Szanowni Państwo, wybiła godzina 10. Wobec tego pozwólcie, że wypowiem formułkę, która otwiera naszą sesję. Otwieram 19. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji radnych powiatowych, pana starostę, pana wicestarostę, zarząd powiatu. Bardzo serdecznie witam gości. Jest wśród nas radny Sejmiku Wojewódzkiego, pan Marcin Kazimierczuk. Bardzo serdecznie witamy pana radnego. Jak zwykle jest wśród nas tutaj również pan komendant policji i pan komendant straży pożarnych. Serdecznie panów komendantów witamy. Zawsze solidnie na każdej sesji są obecni. Witam pana pana Grzegorza Mankiewicza, który jest tutaj specjalistą od oświaty. Witam panią sekretarz, witam panią prawnik naszą, panią mecenas Żuralską, witam panią skarbnik, witam kierowników wydziałów, witam telewizję kablową Bartsat, witam również wszystkich mieszkańców powiatu, którzy nas w tej chwili oglądają. Mam nadzieję, że dzisiejsza sesja przebiegnie sprawnie i szybko. A więc zaczynamy. Szanowni Państwo, a muszę zacząć od przeczytania takiej formułki. Państwo wiecie, że obowiązuje RODO. I pozwólcie Państwo, że ja ją w całości przeczytam. Klauzula informacyjna, transmisja sesji Rady Powiatu. Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i ustęp 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO. Pierwsze. Administratorem pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Punkt drugi. Przetwarzanie pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z artykułem 6 punkt 1 litera C RODO i będzie odbywać się w celu możliwości wykonywania przez Starostwo Powiatowe ustawowych zadań publicznych, w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskania informacji. Ponadto działalność organów powiatu jest jawna, w związku z czym Rada Powiatu ma obowiązek sporządzenia i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących obrady sesji. Udział w obradach sesji jest dobrowolny. Punkt trzeci. Jeśli ma pan pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania pana danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, a także przysługujących panu uprawnień, może pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych. Wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz mogą być emitowane do końca trwania kadencji w telewizji kablowej Bartsat. Tyle formalności i przystępujemy w tej chwili do kolejnych działań. Otóż na początku tak chciałbym stwierdzić prawomocność obrad, dlatego w tym celu bardzo proszę o sprawdzenie kworum, czyli ile nas radnych wszystkich jest. Stwierdzam niniejszym, że jest na sali obecnych 15 radnych. Nieobecny jest pan Mirosław Olejnik i kto jeszcze?
i pan Zbigniew Szyszka, czyli 15 radnych jest obecnych, a to oznacza, że Rada może podejmować uchwały, jest po prostu kworum. Stwierdzam, że Rada działa prawomocnie. Przechodzimy do kolejnego wobec tego punktu. Ustalenie porządku obrad. Porządek obrad wszyscy państwo otrzymali. Chciałbym teraz zapytać, czy są jakieś wnioski, jakieś uwagi do porządku obrad. Zgłasza się pan starosta, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chcieliśmy tutaj dokonać pewnej zmiany w punkcie 7k. Mamy w materiałach zapisane rozpatrzenie skargi na działalność jednostki organizacyjnej powiatu, tam numer 108 i tak dalej. Chodzi o to, że wysłane do państwa dokumenty były troszkę wcześniej niż doprecyzowana uchwała. I w uchwale jest troszkę inaczej zapisane. Jest tak, rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora DPS w Szczurkowie. I taka nazwa powinna również figurować tutaj w tym naszym porządku obrad. Prosiłbym po prostu o to, żebyśmy to zamienili. Że brzmienie tego punktu K byłoby następujące. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora DPS w Szczurkowie. I koniec. Taki jest wniosek, no bo musi to być skorelowane z nazwą, tak, z tytułem uchwały. Rozumiem. Tak zastanawiam się, czy to trzeba przegłosować, czy tą zmianę, czy bo to jest taka redakcyjna. Trzeba. Wobec tego, czy są jeszcze może jakieś jeszcze inne uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego przegłosujemy tę zmianę, którą zaproponował pan starosta. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej zmiany, którą pan starosta przed chwilą przedstawił? Tak. Czekamy w tej chwili na panel głosowania, aż się uaktywni. Także mamy czas. Elektronika powoduje, że ma być szybko, a tu widzę, że jak na razie musimy chwilę poczekać. Wobec tego, pani mecenas, możemy przegłosować przez podniesienie ręki czy imiennie? Jest, także wszystko jest w porządku. Kto jest za, kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za głosowało 15 radnych, a więc wszyscy obecni na sali. Stwierdzam, że poprawka pana starosty została przyjęta. Wobec tego, że nie ma więcej uwag do porządku obrad, więc przeczytam szybciutko porządek obrad i go przegłosujemy. Wstępu nie będę czytał, czyli proponowany porządek obrad. Otwarcie obrad 19 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, czwarte przyjęcie protokołu obrad 18 sesji Rady Powiatu, 5 informacja z posiedzeń zarządu powiatu, 4 przedstawienie informacji na temat sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru, 7 podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2020-30, udzielenie pomocy finansowej samorządowi województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, przyjęcie przez powiat bartoszewski zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, udzielenie pomocy finansowej samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego, zajęcie stanowiska w sprawie współfinansowania budowy linii kolejowej Bartoszyce-Lidzbark-Warmiński, Dobre Miasto. Określenie rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek. Wprowadzenie zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmian w statucie powiatu, przepraszam. Uchwalenie planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu na 2020 rok. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Rozpatrzenie skargi na działalność organizacji, na dyrektora, przepraszam, tak jak tutaj właśnie, tak jak
tak jak właśnie pan starosta i to, co przegłosowaliśmy. Dalej sprawy różne i zamknięcie obrad 19. Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda nasz dzisiaj rozkład jazdy. Proszę państwa, poddaję porządek obrad pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie przed chwilą porządku obrad? Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych, czyli wszyscy obecni na sesji radni, są za. Przechodzimy do kolejnego punktu w takim razie. Przyjęcie protokołu obrad 18. Sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie usłyszę żadnych uwag, stwierdzę, że protokół został przyjęty. Nie widzę, nikt nie zgłasza żadnych uwag. Wobec tego stwierdzam, że protokół obrad 18. Sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie owego właśnie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 18 a 19 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 30 grudnia 2019 roku a 21 lutego 2020 roku. W powyższym okresie czasu zarząd obradował na 5 zwykłych posiedzeniach. To jest w dniu 30 grudnia, 14 i 28 stycznia, 4 i 18 lutego bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 45/136/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. Przedmiotowe zmiany wynikły z decyzji wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu ratownictwa w Straży Pożarnej oraz aneksu do porozumienia z powiatem braniewskim na kształcenie uczniów klas zawodowych. Uchwała nr 45/137/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2019-2029. Niniejsza uchwała jest wynikiem zmiany planu kwot dochodów i wydatków po prostu w budżecie powiatu. Uchwała nr 46/138/2020 z dnia 14 stycznia bieżącego roku w sprawie udzielenia upoważnień do realizacji dodatkowych zadań stawianych przed zarządcą dróg powiatowych. I ta przedmiotowa uchwała tutaj upoważnia dyrektora właśnie Zarządu Dróg Powiatowych, reprezentującego jednostkę organizacyjną powiatu i realizującą zadania stawiane przez zarządcę dróg powiatowych w zakresie remontu, utrzymania i administrowania pasami drogowymi dróg powiatowych do realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w zakresie przekazywania prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Bardzo długie zdanie. I to są posiadane w postaci elektronicznej dane o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, informacji o zakończeniu budowy kanału technologicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej w terminie nie później niż 30 dni. Informacje o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub części ze środków publicznych oraz informacji o stawkach opłat. Uchwała nr 46/139/2020 z dnia 14 stycznia bieżącego roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020 oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań polegających przekazaniu do budżetu państwa. Uchwała nr 47/140/2020 z dnia 28 stycznia bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność powiatu. Dotyczy to budowy tej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafką pomiarową. I powyższa inwestycja jest realizowana w celu zasilenia w energię elektryczną budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych. Uchwała nr 47/141/2020 z dnia 28 stycznia bieżącego roku w sprawie umorzenia wierzytelności za użyczenie
lokalu. Niniejsza uchwała umarza Stowarzyszeniu Bart Kultura wierzytelność w wysokości 3035,53 zł przysługującą Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ponieważ zgodnie z paragrafem 2 punkt 4 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego z numer XL łamane na 186 łamane na 2010 w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi, można umorzyć należność wówczas, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania i egzekucji. I taka właśnie sytuacja zachodzi w tym przypadku. Uchwała nr 47 łamane na 142 łamane na 2020 z dnia 28 stycznia bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego szpitala powiatowego. I tutaj Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zbycie 4 samochodów oraz 15 sztuk wymienników ciepła typu JAD 6 łamane na 50. Cokolwiek ten symbol by nam tutaj mówił. Uchwała nr 47 łamane na 143 łamane na 2020 z dnia 28 stycznia bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będących w użytkowaniu szpitala. I dotyczy to tutaj pomieszczeń o łącznej powierzchni 95,9 m kwadratowego znajdujących się na pierwszym piętrze budynku z przeznaczeniem na świadczenie usług handlowo-usługowych. Uchwała nr 47 łamane na 144 łamane na 2020 z dnia 28 stycznia bieżącego roku w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego oraz powołania komisji na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego. Została powołana 5-osobowa komisja konkursowa w składzie Jan Zbigniew Nadolny, Lech Darski, Ireneusz Fiedorowicz i Jadwiga Tarasewicz jako przedstawiciele podmiotu tworzącego oraz Władysław Bogdanowicz, przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala. Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Taka jest nazwa tego stanowiska. Uchwała nr 47 łamane na 145 łamane na 2020 z dnia 28 stycznia bieżącego roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala. Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu powierzył panu Sławomirowi Wójcikowi pełnienie obowiązków dyrektora szpitala powiatowego na okres od dnia 1 lutego bieżącego roku do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Uchwała nr 47 łamane na 146 łamane na 2020 z dnia 28 stycznia bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność powiatu. I ta uchwała dotyczy zakresu korzystania przez spółkę akcyjną Orange Polska z części nieruchomości, a ustalenia zostaną określone w porozumieniu. Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, ponadto Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące sprawy. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wystąpili o utworzenie w tych placówkach szkoły branżowej drugiego stopnia, co wzbogaciłoby w przyszłości ofertę edukacyjną. Pierwsi absolwenci szkoły branżowej pierwszego stopnia ukończą naukę w bieżącym roku. W związku z tym byłoby zasadne uruchomienie szkoły branżowej drugiego stopnia od 1 września bieżącego roku. Umożliwiłoby to dalszą kontynuację nauki w systemie szkolnym zakończoną uzyskaniem tytułu technika. W przedmiotowej sprawie zostały podjęte działania w celu opracowania pod kolejne obrady Rady Powiatu stosownych projektów uchwał o utworzeniu szkół branżowych drugiego stopnia w sieci szkół prowadzonych przez powiat, a także projektów uchwał w sprawie zmian nazewnictwa szkół. Tutaj Szanowna Rado, Szanowni Państwo, chcę dodać, że w dniu 26 lutego jest takie spotkanie dotyczące właśnie tych utworzenia szkół branżowych już bezpośrednio. Jedno jest w Olsztynie, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Tam na wniosek naszej firmy, która funkcjonuje na naszym terenie, WM Glas to się nazywa, i seminarium, które odbędzie się 26 u nas na ulicy Dymanowskiego 10, też dotyczące właśnie powołania tych klas branżowych drugiego stopnia. Myślę, że to są ważne rzeczy, bo jak Państwo sobie przypominacie i zauważacie, kształcenie zawodowe w naszym powiecie, ale i nie tylko, no stało się taką kulą u nogi po tych wszystkich wcześniejszych reformach i likwidacji w zasadzie kształcenia zawodowego. Wracamy dzisiaj do tego kształcenia, staramy się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu i myślę, że to z każdym rokiem będzie rzeczywiście pozytywniej, coraz bardziej pozytywniej odbierane przez nasze społeczeństwo i że będziemy mieli po prostu kandydatów do tych klas zawodowych. Tego sobie życzmy.
Poza tym dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zwróciła się z prośbą o akceptację na utworzenie w roku szkolnym 2020-2021 nowego kierunku kształcenia właśnie w zawodzie szkolnictwa branżowego pierwszego stopnia, czyli mechanika, czyli mechanik, monter maszyn i urządzeń. I z inicjatywą utworzenia tego kierunku wystąpił lokalny pracodawca, właśnie wspomniany tu przeze mnie WM Glas, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który podpisał ze szkołą porozumienie już o współpracy w ramach tego tworzonego kierunku. Z uwagi na brak wymaganej opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy decyzja nie została podjęta. Ja myślę, że właśnie po tym 26 będzie to już uzupełnione i będziemy mogli spokojnie podjąć decyzję o utworzeniu właśnie takiej specjalności w szkole zawodowej. Tradycyjnie oczywiście w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów na dzisiejszą sesję. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Panu Staroście. Nie widzę żadnych innych zgłoszeń, wobec tego przechodzę do kolejnego punktu. Punkt 6. Przedstawienie informacji na temat sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru nauki w roku szkolnym 2019-2020. Jest wśród nas Pan Grzegorz Monkiewicz. Czy wszyscy się oczywiście zapoznali z tą informacją? Czy są jakieś uwagi do tej informacji? Czy wszystko jest jasne, tak? Wszystko wiemy. Dobrze. Czyli tak, bardzo proszę, Pan Zduniuk, Pan Radny Zduniuk. Panie Przewodniczący, zasadne by było, aby ta informacja została przedłożona na tej sesji. To nie jest to dla nas, tylko dla osób, które nas słuchają, dla mieszkańców. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, dlaczego na dzisiejszej sesji są omawiane sprawy dotyczące szkół, nie ma dyrektorów szkół. Dyrektorzy szkół są bezpośrednio tym zainteresowani. Dyrektorzy szkół byli zaproszeni na sesję jak zawsze. I dyrektorzy szkół, to jest ich wola, żeby być lub nie być. Panie Przewodniczący, wybaczy Pan, ale ktoś za coś bierze pieniądze. Dziękuję. Właśnie, właśnie. Właśnie. Czy wobec tego Pan Grzegorz dwa słowa chciałby powiedzieć, to bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado. Macie Państwo przed sobą informację, która została przedłożona przez dyrektorów szkół na Państwa wniosek odnośnie przedstawienia sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru 2019-2020, czyli bieżącego roku szkolnego. W związku z tym, że Państwo nie dookreśliliście tak do samego końca, co ma zawierać ta informacja, stąd przyjęliśmy, żeby to były takie dane statystyczne dla każdej szkół, dla każdej z typów szkół i placówek takie same, dotyczące szkół i typów szkół, które w danych w naszych placówkach się znajdują, z podziałem na liczbę uczniów, podaną liczbę uczniów i liczbę oddziałów, liczbę pracowników pedagogicznych z podziałem w przeliczeniu na etaty, liczbę pracowników administracji i obsługi w osobach i w przeliczeniu na etaty, tygodniową liczbę zajęć edukacyjnych w każdej z placówek, szkół i placówek i przeprowadzone remonty, jeżeli takowe były, i zakupy pomocy dydaktycznej. Ja może nie będę czytał całości, bo to jest blisko 9 stron czystych danych statystycznych i informacyjnych, więc po prostu chciałbym, żeby Państwo się z tym zapoznali, bo to jest dla informacji Państwa. Część z Panów Radnych wczoraj była na komisji i tam troszeczkę dłużej omawialiśmy te rzeczy związane z oświatą. Chciałbym tylko zaznaczyć, że rok szkolny i koniec semestru pierwszego nie pokrywa się, jak Państwo doskonale wiecie, z rokiem budżetowym, więc zaczęliśmy rok szkolny w starym roku budżetowym, będzie kończony w nowym roku budżetowym, będzie się kończył w sierpniu, a pierwszy semestr się kończy tuż na samym początku roku budżetowego, gdzie jeszcze nie wiemy, jaka będzie subwencja oświatowa przyznana na ten rok. Możemy się tylko domyślać, ale to byłbym daleki od w tej chwili od snucia jakichkolwiek przypuszczeń, jak będzie wyglądał ten rok szkolny do samego końca od tej strony finansowej.
Stąd trudno jest mówić o tym, czy ta sytuacja po zakończeniu pierwszego semestru od tej strony finansowej jest dobra, czy zła, czy ona rokuje, czy nie rokuje. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest stabilna, natomiast gdyż dopiero zaczynamy rok budżetowy. Natomiast co będzie się działo dalej? No myślę, że powinniśmy wszyscy poczekać na dane dotyczące subwencji oświatowej, która będzie przynależna powiatowi. Chciałbym tylko powiedzieć, że w naszych szkołach na dzień dzisiejszy, we wszystkich szkołach i placówkach jest 1819 uczniów. Mówię o szkołach bez Młodzieżowego Domu Kultury i bez Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. W sumie jest 1819 uczniów plus 70 uczestników zajęć w Centrum Kształcenia Zawodowego Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 40 uczestników zajęć w Oddziale Wczesnego Wspomagania i Rozwoju Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W tygodniu realizowanych jest w każdej z tych placówek blisko 5470 godzin. Mamy 281 pedagogów zatrudnionych w szkołach, ponad 104 osoby, dokładnie ponad 100, no 104 osoby zatrudnione w administracji i obsłudze, jeżeli chodzi o takie najkrótsze, najbardziej skompensowane dane statystyczne. Niektóre ze szkół przeprowadzały remonty, niektóre nie, niektóre placówki zakupowały pomoce dydaktyczne, niektóre nie, to tamte dane Państwo macie podane bardzo dokładnie i precyzyjnie. Ja myślę, że na tym etapie to myślę, że to jest jak gdyby kompendium wiedzy, które o tych szkołach, o naszych szkołach i placówkach można na dzień dzisiejszy przedstawić. Myślę, że dużo więcej będzie można powiedzieć o tym, co się może dziać w tym roku szkolnym, jeżeli będziemy mieli dane na temat subwencji oświatowej. Wtedy będziemy mogli jak gdyby dalej rozmawiać o tym, co się może zadziać w tym roku szkolnym w naszych szkołach i placówkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos prosi pan Stapaj. Proszę uprzejmie. Panie Grzegorzu, pytanie. Czy ma pan może wiedzę dotyczącą ilości absolwentów tegorocznych po ósmej klasie z całego powiatu? Ile ich będzie? Tak, mam taką wiedzę. Zebraliśmy takie informacje przed naborem, bo do końca lutego, jak państwo wiecie, szkoły są obowiązane podać do wiadomości publicznej to, co się będzie działo w tym roku z naborami w naszych szkołach. I ta liczba uczniów na dzień dzisiejszy to jest 521 uczniów, absolwentów wszystkich szkół podstawowych w powiecie bartoszyckim. To są ci absolwenci, którzy mogliby zasilić nasze szkoły ponadpodstawowe na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak państwo widzicie, pan Grzegorz Monkiewicz, który jest pełnomocnikiem burmistrza do spraw oświatowych, jest skarbnicą wiedzy, starosty, przepraszam, jest skarbnicą wiedzy na temat oświaty, wie o oświacie wszystko. Proszę państwa, rozumiem, że przyjęliśmy tę informację i teraz przechodzimy do punktu siódmego, czyli podjęcie uchwał w sprawach. Oczywiście zawsze pierwszą uchwałą, którą podejmujemy, to jest uchwała dotycząca zmian w budżecie powiatu na rok 2020. Ja poproszę może od razu na początku pana przewodniczącego komisji o wyrażenie opinii na temat tej uchwały. Bardzo proszę, pan przewodniczący Wiesław Kurach. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym projekt uchwały dotyczący zmian finansowych, jak i również wieloletnią prognozę finansową zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do Rady, bo ta uchwała jest taka dość dużo czytania. Czy ją czytać, czy przyjmiemy ją bez czytania? Bez czytania, tak? Dobrze, w takim razie przeczytam tylko tytuł tej uchwały i przejdziemy wobec tego do przegłosowania. Otóż uchwała numer 19/98/20/20 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Na podstawie artykułu i tak dalej, tutaj jest
cała podstawa prawna. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje, i tutaj dalej jest cała treść uchwały, która kończy się tym, że uchwała, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto z panów się wstrzymał? Stwierdzam niniejszym, że wszyscy radni obecni na sesji są za, a wobec tego uchwała budżetowa, uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020, numer 19/98/2020, została przez panów radnych przyjęta. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały, czyli jest to uchwała dotycząca zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020. Jest to uchwała numer 19/99/2020. Ja myślę, że tu już opinię komisji znamy. Wobec tego możemy chyba przystąpić do głosowania, do przegłosowania tej uchwały. Wobec tego pytam panów radnych, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Kto jest za? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie wszystkimi głosami obecnymi na sesji uchwały przyjęła. Przechodzimy teraz do kolejnej uchwały. Ta uchwała to udzielenie pomocy finansowej samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to uchwała numer 102/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego. Przepraszam bardzo, uchwały mi się troszeczkę pomieszały. Jedną sekundkę, za chwileczkę. 101. No widzicie państwo, czasami tak bywa, ja sobie wezmę to z komputera. Mam. Już, przepraszam bardzo, wszystko jest w porządku, już jest sytuacja opanowana. Uchwała numer 19/100/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 roku. Wszystko teraz jest w porządku, tak? Dobrze. Uchwała jest krótka, więc ją przeczytam. Po podstawie prawnej treść uchwały jest taka. Paragraf pierwszy. Udziela się samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w wysokości 2610 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to projekt uchwały numer 19/101/2020.
Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. Tu następuje podstawa prawna i paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przyjęcie od wojewody warmińsko-mazurskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2020. Punkt drugi. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego do podpisania stosownego porozumienia z wojewodą warmińsko-mazurskim. Punkt trzeci. Zadania, o których mowa w ustępie pierwszym, finansowane będą ze środków przekazanych przez wojewodę, które zostaną szczegółowo określone w porozumieniu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z panów radnych jest... Za chwileczkę. O. O, już jest w porządku. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że radni obecni na sali jednogłośnie przyjęli tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem już właśnie ta 102, którą zacząłem czytać, czyli uchwała numer 19/102/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego. Po podstawie prawnej paragraf pierwszy udziela pomocy finansowej samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 2 miliony złotych, słownie 2 miliony złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych, budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce. Most już w tej chwili, budowa jest rozpoczęta, proszę państwa. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego nr 18/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie porozumieniu pomiędzy samorządem województwa warmińsko-mazurskiego a powiatem bartoszyckim. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Tak informuję, że most najprawdopodobniej będzie czynny w 2022 roku. Pan Grzegorz Mucha prosi o głos w sprawie tej uchwały. Proszę bardzo. Mam pytanie dotyczące paragrafu drugiego. Tutaj jest przywołana uchwała z ubiegłego roku, a jeżeli przyjmujemy tą uchwałę, to powinniśmy przeznaczyć kwotę 1 200 000, więc pytanie, czy nie powinniśmy przywołać uchwały budżetowej po zmianach, którą podjęliśmy dzisiaj? Powinniśmy przyjąć tutaj, ująć uchwałę, którą podjęliśmy dzisiaj, która zwiększa kwotę. Pani skarbnik. Nie, ja proponuję tutaj właśnie to, co pan radny Mucha, bo przed chwilą z panią mecenas dyskutowałam na ten temat, że kwotę 2 milionów zwiększa, już państwo zwiększyliście na tej sesji dopiero dzisiaj. I po uchwale tej sprawie uchwalenia budżetu powiatu oraz uchwały zmieniającej budżet z dzisiejszej sesji. Czyli dwa akty będą po prostu w tym czyli momencie. Będzie zmiana. Bardzo proszę jeszcze raz sprecyzować tą zmianę. To jest w paragrafie drugim. Paragraf drugi otrzymał brzmienie. Pomoc finansowa, o której mowa.
w paragrafie pierwszym zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu bartoszewskiego na rok 2020 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Bartoszewskiego nr 18/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 oraz uchwały nr 19/98/2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020. Czy wszyscy Państwo słyszeli, bo ja za szybko Pani mówiła, żeby to zapisać oczywiście, ale elektronicznie jest to zapisane i musimy tę zmianę po prostu przegłosować w tym momencie. Prawda? Tak, wobec tego poddaję pod głosowanie zmianę, którą zaproponowała w tym momencie Pani Skarbnik w treści, którą słyszeliśmy przed chwilą. Więc bardzo proszę, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem poprawki do tej uchwały, którą przed chwilą wszyscy usłyszeli? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie poprawka przed chwilą wygłoszona została przez Radę przyjęta. I w tej chwili rozumiem, że już więcej uwag do nie ma. Wobec tego poddaję pod głosowanie uchwałę numer 19/102/2020 z poprawką, którą przed chwilą przegłosowaliśmy. Więc kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały właśnie z poprawką? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Również jednogłośnie wszyscy przyjęli tę uchwałę. Dzisiaj jakoś jednomyślnie głosujemy wszyscy. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem uchwała numer 19/103/2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 21 lutego 2020 roku. W sprawie zajęcia stanowiska w sprawie współfinansowania budowy linii kolejowej Bartoszyce-Lidzbark-Warmiński Dobre Miasto. Na podstawie artykułu etc., etc. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się w załączniku do uchwały stanowisko Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie współfinansowania budowy linii kolejowej Bartoszyce-Lidzbark-Warmiński Dobre Miasto. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Macie tutaj Państwo też inne podpięte dokumenty. Stanowisko. Jest wśród nas również Pan Radny Marcin Kazimierczuk, Pan Radny Sejmiku Wojewódzkiego, który cały czas monitoruje tą sprawę, jest takim spiritus movens tej inicjatywy i Pan Radny Marcin Kazimierczuk prosił mnie, czy nie mógłby zabrać tutaj głos w tej sprawie. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu Rady, to a nie widzę sprzeciwu Rady, dlatego bardzo Pana Marcina Kazimierczuka poproszę o kilka słów na ten temat. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję bardzo za oddanie mi głosu w tej sprawie, bo ta sprawa to jest jeden z projektów, które prowadzę w ramach pracy w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I cieszę się, że dzisiaj możemy na ten temat dyskutować nie w sferze pewnych planów czy pewnej koncepcji na poziomie tylko interpelacji radnego województwa warmińsko-mazurskiego, ale już na poziomie pewnych dokumentów, które są przyjmowane przez Radę Powiatu Bartoszyckiego w sprawie właśnie programu Kolei Plus i odtworzenia połączenia kolejowego pomiędzy Bartoszycami a Dobrym Miastem, czyli przywrócenia kolei do Bartoszyc. Tak jak dzisiaj
jest też wielki dzień, bo Rada Powiatu zgodziła się przeznaczyć pierwszą transzę pieniędzy na budowę nowego drugiego mostu w Bartoszycach. Tak myślę, ta kwestia dotycząca przywrócenia kolei w Bartoszycach też ma fundamentalny wpływ na to, aby rozwijać powiat bartoszycki, rozwijać Bartoszyce tak, abyśmy mogli żyć w lepszych realiach i pozostawić ten powiat przyszłym pokoleniom tak, aby mogły się lepiej rozwijać i czerpać z tego korzyści. Dzisiaj, drodzy Państwo, tak naprawdę jestem adwokatem pana marszałka Brzezina, ponieważ we wtorek na sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego został przyjęty fundamentalny dokument, jeśli chodzi o samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, a tym dokumentem jest strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. I otóż ta strategia wskazuje, że jednym z celów inwestycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030 jest budowa linii kolejowej, czy też odtworzenie połączenia kolejowego pomiędzy Dobrym Miastem a Bartoszycami. W związku z tym te działania, które do tej pory sprowadzały się do interpelacji do mojego projektu uchwały w sprawie odtworzenia połączenia kolejowego, znalazły swoje odzwierciedlenie w zapisach, w przepisach strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Ta strategia, zgodnie z artykułem 11 ustawy o samorządzie województwa, jest jak taką konstytucją dla samorządu wojewódzkiego, która jest podstawą do tego, aby ten samorząd podejmował działania i przyjmował na przykład regionalny program operacyjny lata 2021-2027 zgodnie z zapisami tej strategii rozwoju. Stąd też tutaj mogę wyrazić swoją wdzięczność dla pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego i dla zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, że po tej rocznej dyskusji na temat programu Kolej Plus i przywrócenia połączeń kolejowych z takimi miastami powiatowymi jak Bartoszyce, czyli połączenia Bartoszyc z miastem wojewódzkim, bo to jest główny cel programu rządowego Kolej Plus, został zauważony przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego, został zauważony przez marszałka Brzezina i tego efektem jest właśnie strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030. Więc tutaj jeszcze raz chciałbym wyrazić swoją wdzięczność dla zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, jednocześnie prosić Wysoką Radę o to, aby przychyliła się do tej prośby dotyczącej wspomożenia tego projektu. Oczywiście kwota, która została zawarta w tym piśmie, jest spora. To jest kwota szacunkowa, ale podeprę się wypowiedzią pana prezesa PKP PLK, pana prezesa Merchela z piątku w programie TVP3 Opinie, który omawiając program Kolej Plus realizowany w województwie warmińsko-mazurskim podał dwa przykłady linii kolejowych, które miałyby szansę na to, aby być zrealizowane. Powiedział tutaj o linii nadzalewowej, to jest ten mój drugi projekt, który promuje, czyli połączenie kolejowe pomiędzy Elblągiem a Braniewem przez Frombonk i Tokmicko, a drugim przykładem na realizację tego programu Kolej Plus w województwie warmińsko-mazurskim wspomniał właśnie o połączeniu Bartoszyc. Bartoszyc z Olsztynem, więc PKP PLK zgodnie z przyjętym w grudniu 2019 roku programem przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej i programem Kolej Plus jest tym wykonawcą, czyli PKP PLK jest tym organem, do którego samorządy województw będą składać aplikacje w ramach tego programu i który będzie wykonywał budowę czy też rewitalizację linii kolejowych. Więc z jednej strony mamy wypowiedź pana prezesa Merchela, pana prezesa PKP PLK, z drugiej strony mamy wyraźny znak pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, który na stronie 50 wpisał tą inwestycję do strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z tym teraz jest czas na odpowiedź poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, takich jak na przykład powiat bartoszycki. I dzisiejsza uchwała w tej sprawie jest tego wyrazem. Mi, jako, że tak powiem, człowiekowi, któremu leży na sercu dobro naszego miasta, naszego powiatu, i nie pozostaje nic innego, jak prosić Państwa, prosić Wysoką Radę o to, aby przychyliła się do prośby marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, pan Wiesław Kurach jeszcze chciał o coś zapytać. Proszę bardzo. Panie Radny, mam takie jedno pytanie. Czy
nie była rozważana inna opcja? Czy dla naszego miasta nie bardziej byłoby zasadne otworzenie linii Bartoszyce-Korsze, skąd ta sieć kolejowa, można powiedzieć, doprowadziła, jak gdyby prowadzi na całą Polskę? Czy też nie było to rozpatrywane? Tak, ja w tej sprawie, czyli połączenia kolejowego Bartoszyc z Korszami, a dalej do Olsztyna, złożyłem interpelację do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego i ta opcja też jest brana pod uwagę, tym bardziej, że to jest opcja tańsza, tak? W tej przypadku tego, tej, bo to już nie będzie budowa czy odbudowa, tylko to będzie rewitalizacja na podstawie tej infrastruktury, która istnieje, no, która jest w stanie takim, gdzie mamy prędkość maksymalną bodajże 40 km na godzinę składu pociągów towarowych, bo tylko taki jeżdżą pomiędzy Bartoszycami a Korsze, aby zrewitalizować tą linię. W odpowiedzi na moją interpelację marszałek wskazał, że wkład własny, czyli te 15% po stronie samorządu województwa, wyniósłby około 19 milionów. A marszałek, rozmawiając ze mną na sesji, wskazał, że liczy, że 1/3 tego wkładu własnego, czyli w tym przypadku 19 milionów, mogłaby pochodzić z budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, które znajdują się po trasie danej linii, która ma być rewitalizowana. Więc jeżeli chodzi o tą linię, to była kwestia 5-6 milionów złotych przypadających na przykład powiat bartoszycki. Ja też byłbym zwolennikiem, znaczy celem tych wszystkich działań, również moich, jest to, aby przywrócić kolej w Bartoszycach. Więc czy to będzie linia, która będzie szła przez Korsze do Olsztyna, czy to będzie linia ta droższa przez Lidzbar Warmiński i Dobre Miasto, według mnie jest jedna i druga propozycja do rozpatrzenia. Celem jest jedno, tak? Przywrócenie kolei do Bartoszyc. Przywrócenie kolei do Bartoszyc, która da nam rozwój gospodarczy, da nam potoki pasażerów, da nam rozwój turystyczny, da nam możliwość taką o to, że młodzi ludzie nie będą uciekać z Bartoszyc, tak? Pierwszym busem w stronę Olsztyna, tylko będą mogli komunikować się pomiędzy miastem wojewódzkim a Bartoszycami i tutaj mieszkać i żyć. Więc ta propozycja też jest brana pod uwagę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że te dwie linie kolejowe, czyli do Korsz i przez Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, są to linie komplementarne. To znaczy obie mają rację bytu i najlepiej by było, gdyby po prostu obie istniały. Jeszcze pan Marcin Przybysz chciałby o coś zapytać. Bo w sumie trzeba było zadać takie pytanie przy całym tym, czy kilka takich pytań ważnych. Wiadomo, że ta linia kolejowa, jeżeli powstała, jest jakąś dobrą rzeczą, bo każda rzecz, która przyjedzie do nas, zostanie zbudowana, jest jakimś plusem. Zostają pieniądze, zostaje infrastruktura. Ale czy nas na to stać, to jest takie moje pierwsze pytanie. Po drugie, trzeba było zadać pytanie, czy ktoś w ogóle rozmawiał i robił jakieś sondaże, czy na ile to będzie adekwatne i pomocne, czy ktoś pytał przedsiębiorców, mieszkańców, jakie towary my potrzebujemy, czy w ogóle linią Dobre Miasto Bartoszyce będzie można wozić towary, w jakim celu w ogóle będzie to zbudowane, no. I czy nas jako samorządów, bo nie wiem, z tego co wiem, to już chyba niektóre samorządy naszego powiatu wypowiadały się chyba nawet w tym momencie na ten temat, czy były za, czy były przeciw, więc mówię, każda rzecz, która zostanie u nas i będzie zbudowana, jest dobrą rzeczą, tylko czy w tym momencie każdy samorząd ma do robienia drogi. A sami wiemy, panie starosto, panie wicestarosto, że tych dróg jest dużo. Każdy samorząd chce też zrobić. Czy te pieniądze nie powinny tu w tym kierunku iść? Dziękuję. Ja jedno zdanie jeszcze do tego dopowiem, bo pan zadał pytanie, czy nas na to stać. Otóż nasze państwo na to stać. Jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie, to jeszcze raz przypominam, że wkład własny samorządu województwa to jest 15%. 85%, tak jak pan przewodniczący powiedział, 85% to jest wkład naszego państwa i nasze państwo na to stać, ponieważ nasze państwo zgodnie z uchwałą Rady Ministra z 3 grudnia 2019 roku przeznaczyło na ten projekt 6 600 000 000 zł, a prezes Merchel w swoich wypowiedziach wskazuje między innymi przywrócenie kolei do Bartoszyc. A jeśli chodzi o zabezpieczenie i badania, to ja jeszcze raz pokazuję. Pan marszałek przez rok ponad czasu
z profesorem Szlachtą, z profesorem Dziębowskim, specjalistami od budowania strategii rozwoju województwa, przygotowało ten dokument. Więc nie myślę inaczej i szanuję pana marszałka i wiem, że to jest racjonalny człowiek, że nie zbadałby tego przed wpisaniem tego do strategii rozwoju. Więc to myślę, że przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zostało bardzo wnikliwie zbadane. Gdyby wynik tych badań był negatywny, na pewno na stronie 50 tej strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego nie znalazłby się zapis w podpunkcie infrastruktura kolejowa, odtworzenie połączenia kolejowego do Bartoszyc. Więc no ja ufam zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego, ufam panu marszałkowi Brzezinowi, że te przepisy, które znajdują się w tym fundamentalnym dokumencie konstytucji dla samorządu województwa, zostały poparte szczegółowymi badaniami i po prostu wskazuje to na to, że ta inwestycja jest realna, mało tego, potrzebna dla strategii rozwoju całego województwa, więc i transport towarowy, i transport pasażerski, inne czynniki, które są związane z rozwojem naszego regionu, zostały tutaj rozważone i wskazuje ta strategia na to, że ta kolej do Bartoszyc jest potrzebna nie tylko powiatowi, nie tylko Bartoszycom, ale jest potrzebna dla całego województwa warmińsko-mazurskiego, aby zrealizować tą strategię rozwoju do roku 2030. Mhm. Widzę, że się dyskusja, ale jeszcze bardzo proszę po jednym pytaniu. Pan Kurach Wiesław, proszę. Mnie na przykład bardzo gdyby zadowoliła ta odpowiedź pana odnośnie budowy tej linii, rewitalizacji linii Bartoszyce-Korsze, bo tu mówimy o konkretnej kwocie, która rzeczywiście jest, słuchając, w naszym zasięgu, w perspektywie lat. A kwota, o której mówimy na linii Bartoszyce-Lidzbark, Dobre Miasto, jest dość dużą kwotą i rzeczywiście byłoby nam ciężko to udźwignąć. Ja też patrzę z drugiej strony, że dla nas tak de facto linia Korsze-Bartoszyce jest bardzo linią w zasadzie, która by zaspokajała nasze potrzeby. Więc ja bym może w tym kierunku bardziej się skupił, bo rzeczywiście ufam panu marszałkowi, wszystkim też, ale myślmy o sobie przede wszystkim. Ale tak jak ja powiedziałem już, że te dwie linie będą komplementarne wobec siebie, czyli uzupełniające się. Pan radny Stapaj. Panie Przewodniczący, Panie Radny, ja mam takie pytanie, czy Państwo jako radni województwa w ogóle nie brali pod uwagę jednak strategii jednak budowę drogi 51, czyli łączącą Olsztyn bez Ledy, bo proszę pamiętać, że 2025 to spinanie 7, czyli mamy tak zwane północ-południe. I pytanie, czy akurat tego Państwo nie brali pod uwagę jako strategii dla naszego regionu, bo wydaje mi się, że ta trasa zdecydowanie by poprawiła wszelkie tutaj plusy, prawda, czyli kwestie inwestowania, ale również przemieszczania się mieszkańców, prawda? Także, bo my mówimy tylko jakby o kwestii dojazdu do Olsztyna, a tutaj jednak byłby jednak dojazd praktycznie w każdym kierunku naszego kraju, północ-południe. Także takie moje pytanie. Dziękuję bardzo. Ale ja bardzo proszę też ograniczyć trochę pytania, dlatego że tego punktu nie ma w porządku obrad. My w tej chwili wykraczamy poza porządek obrad i pan radny Marcin Kazimierczuk był łaskaw nam tylko przedstawić informację dotyczącą kolei. Mogę odpowiedzieć. Ale mogę bardzo, bardzo krótko, jeśli można. Odpowiem w ten sposób. O drogę krajową numer 51 nikt nie walczył. W związku z tym, jeżeli nie było, tak jak w przypadku moich działań rocznych ponad, starań o to, aby wpisać Kolej Plus do strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, jeżeli nikt nie interpelował, nikt się tym nie zajmował, to znaczy no, dla zarządu województwa był to jasny sygnał, nie potrzebujemy tego, tak? Chociaż w strategii rozwoju jest mowa o tym, o kwestii poprawy drogowej dostępności do przejścia granicznego z obwodem kaliningradzkim, czyli droga krajowa 51 na odcinku Olsztyn bez Ledy. Czyli jakiś tam promyk nadziei jest. Natomiast jeszcze raz mówię, jeżeli nie było tej kwestii poruszanej wcześniej, nie było interpelacji, nie było projektów uchwał, no to siłą rzeczy nagle tak się to nie znajdzie. Dlatego trzeba pracować i możemy też o tym myśleć. No i jeszcze bardzo proszę pan radny Pająk, dwa słowa. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. Proszę państwa, moim zdaniem, bo to też podobne pismo wpłynęło do Urzędu Miasta, taka sama sytuacja. Kasy nie ma w budżecie na chwilę obecną, ale
Jeżeli są pieniądze do wzięcia z strategii rozwoju państwa, samorządu województwa, samorząd województwa ma dołożyć 15%. My na to wszyscy będziemy się składali. Wszystkie samorządy, gminy, miasta i tak dalej, przy których ta trasa biegnie. To nie tylko starostwo i urząd miasta, to Bartoszyce będziemy płacili, dorzucali się do całej kwoty, ale kwestia później udziału procentowego w tej kwocie, kto, co, komu, ile, to jest temat przyszły. To stanowisko w tej chwili, tak, które my mamy przyjąć, jest jak najbardziej zasadne. Mówimy po prostu o naszej sytuacji finansowej, jak to po prostu wygląda. I samorząd województwa ma pewną tego świadomość. Przecież dokładnie wiemy, że przeprawa mostowa i tak dalej, to jest wszystko tematy wałkowane są na bieżąco, ale nie możemy się zamknąć na rozwój naszego regionu. Każda sieć kolejowa reaktywowana na naszym terenie, czy to w kierunku na Korsze, czy w kierunku na, która była linia kolejowa, do Olsztyna, to dla nas każdy jeden odcinek drogi to jest jeden wielki plus. Dlatego tutaj dywagacja, czy to lepsze, czy tamto lepsze. Bądźmy szczęśliwi, że zostało to wpisane właśnie do projektów i się ktoś tym po prostu zajął. I teraz dywagowanie to, tamto, wam to. Trzeba o tym myśleć po prostu wcześniej i chodzić za tym wcześniej, uruchomić linię Korsze. Myślę, że linia Korsze Bartoszyce, tak jak pan przewodniczący mówi, zostanie zrewitalizowana też z innych potrzeb. Mamy mimo wszystko, mamy dworzec kolejowy, mamy węzeł tutaj. Uruchomienie linii kolejowej do Kaliningradu też jest do pewnego stopnia, mamy szeroki tor. Także to też jest zapisane w innych dokumentach strategicznych i na pewno nikt o tym nie zapomniał. Na chwilę obecną prędkość przejazdowa pociągu z Bartoszyce Korsze to jest tak granica 30-40 km na godzinę. Po prostu tam nie można szybciej jechać, ale cargo, towary przyjeżdżają. Rzadko, bo rzadko, dlatego apeluję też przy okazji o uważaniu o przejazdach kolejowych, ale przyjeżdżają, także ten tor jest na chwilę obecną czynny. A tu mówimy o reaktywacji całego odcinka, który został praktycznie rozebrany, wiadukt Wisbargo został zburzony, także ta inwestycja ważna jest dla naszej, dla strategii całego regionu północnego. Tak samo jak Braniewo się walczy o swoje linie, tak samo my, jeżeli jesteśmy wpisani, to nie mamy tu w ogóle, nie mamy co dyskutować, czy ona jest zasadna, czy nie. Jest i niech po prostu jest wpisana i róbmy wszystko, żeby ona została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Tak jest, dziękuję bardzo. Ja myślę, że to, co powiedział pan radny Pająk jest słuszne. Pan Grzegorz Mucha jeszcze, ale naprawdę bardzo proszę tak już króciutko. Ja bardzo krótko. Chciałem się też zapytać o tą drogę 51, ale już nie będę tego tematu drążył. Natomiast mam uwagi co do treści projektu uchwały. W podstawie prawnej proponowałbym, żeby dodać tam jeszcze, gdzie jest przywołany nasz statut, słowa z późniejszymi zmianami. Ponieważ zacytowany statut tutaj jest sprzed nowelizacji. Jak wiemy, w tamtym roku była robiona nowelizacja, podejmowaliśmy uchwałę nowelizacji statutu, więc należałoby wskazać właściwą podstawę prawną. Jeszcze jedna... Zapytam, przepraszam, od razu panią mecenas. Tak, tak, tak. Czyli punkt status z późniejszymi zmianami. Tak. I jeszcze jedna drobna kosmetyczna uwaga. W uzasadnieniu tego z naszego stanowiska mamy błędnie przywołany program Kolej Plus do 2018. Trzeba zmienić cyfrę do 2028. To tyle. Dziękuję. Podobna uwaga dotycząca tych późniejszych zmian statutu dotyczy również następnych uchwał, które będziemy podejmować. Dobrze. Także panu radnemu Marcinowi bardzo serdecznie. Tak, pan starosta jeszcze, proszę bardzo, nie zauważyłem. Dziękujemy oczywiście panu radnemu Kazimierczukowi. Ja chciałem tylko króciutko podsumować już tę naszą dyskusję, bo myślę, że już więcej nie będziemy na ten temat rozmawiać, ponieważ w sytuacji dużo jaśniejszej, jeśli chodzi o finanse i o finansowanie tego projektu, podejmiemy taką dyskusję, którą tutaj proponuje pan Marcin Przybysz i będziemy o tym wszystkim dyskutować. Dzisiaj, szanowni państwo, podjęcie naszej uchwały dotyczącej stanowiska Rady Powiatu polega tylko na tym, że nie blokujemy dalszych prac nad tym programem. Chodzi o to, że my musimy być pozytywnie do tego nastawieni i tak to poprzez nasze stanowisko, wyrażenie naszego stanowiska będziemy pokazywać, ponieważ rzeczą niesłychanie istotną było to, co powiedział pan Marcin Kazimierczuk, że pan Marek Gustaw Brzezin jednak przyjął,
czy zarząd w ogóle województwa przyjął do strategii tę linię, która jest dla nas, myślę, niezwykle istotna i korzystna, ponieważ połączenie takie jakimś szynoburzem, który by jechał ze 150 na godzinę, to jest pół godziny, jesteśmy w Olsztynie. Więc to są naprawdę... Słuchajcie, wiele rzeczy było mrzonkami, ale zauważcie sami, że nawet ta kwestia wprowadzenia do strategii była też nieosiągalna wręcz, wydawało nam się tak. Przed nimi. Stało się i ona jest. I teraz nasze stanowisko musi być naprawdę bardzo pozytywne. Ja bym tutaj po prostu prosił Szanowną Radę, żebyśmy zagłosowali za tym stanowiskiem, pokazali, że i powiatowi bartoszewskiemu również zależy na tym połączeniu. Jakie nasze będą udziały finansowe, to się dowiemy już po bardzo dokładnych wyliczeniach, rozliczeniach. I tak jak tu zostało powiedziane, to wszystkie gminy, wszystkie powiaty leżące na trasie tej planowanej będą w tym partycypowały. Myślę, że taka się nie znajdzie, która nie chciałaby w to wchodzić. Bo to jest naprawdę bardzo ważne dla takiego miasta, na przykład jak Bartoszyce, które leży gdzieś tam na końcu Europy, niektórzy mówią, że na początku, ale niestety już tylko pod granicą. Więc to jest istotne dla tego ruchu pasażerskiego, jak też i transportu, jeśli chodzi o towarowego. Dlatego, że wiele osób nie wyjeżdżałoby z Bartoszyc, gdyby mogło na przykład do Olsztyna dojechać. Tak. Tak? W przeciągu tych pół godziny, 40 minut wrócić. To już nie jest jazda samochodem, która trwa półtora godziny. No tak to dzisiaj wygląda. Być może przy zmodernizowaniu 50-ki, jedynki też będzie to szybciej. No ale są ograniczenia, a pociąg ich nie ma. Więc liczmy na to, że zarówno ta inwestycja dotycząca tego połączenia Bartoszyce-Dobre Miasto, bo tam linia Dobre Miasto Olsztyn już praktycznie za chwilę będzie funkcjonować, będzie również wpisana w naszą strategię działania, czego wyrazem jest to nasze stanowisko, pozytywne stanowisko. I o to proszę Wysoką Radę, żebyśmy zagłosowali na tak. Tak jest, dziękuję bardzo. Rzeczywiście pan starosta ma rację, ponieważ Bartoszyce są w tej chwili wykluczone komunikacyjnie w pewnym sensie, a tego typu inwestycja te wykluczenie likwiduje. Także panie radny Marcinie, dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Prosimy o dalsze działania w tym kierunku, a my możemy przejść do przegłosowania uchwały. Ja już nie będę jej czytał ponownie, prawda, bo już teraz przeczytałem. Wobec tego, kto z panów radnych jest za podjęciem uchwały numer 19/103/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie współfinansowania budowy linii kolejowej Bartoszyce-Lidzbark-Warmiński Dobre Miasto. Kto jest za? Zaraz, bo też jestem za. Jestem za oczywiście. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Wszyscy są za oczywiście, cieszę się z tego powodu bardzo, bo miejmy nadzieję, że to jest początek pięknej wizji, która będzie zrealizowana. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, przechodzimy do uchwały numer 19/104/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bartoszyckiego. Myślę, że nie będę czytał tej uchwały. Państwo macie projekt ten cały rozkład godzin, prawda? Myślę, że możemy od razu przejść do głosowania. Więc kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bartoszyckiego? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę jednogłośnie. Dzisiaj wszystko jednogłośnie. Uchwała numer 19/105/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmian w statucie powiatu. Szanowni Państwo, do Rady Powiatu wpłynęło pismo pana radnego z Duniuka,
który rezygnuje z pracy w tej komisji, również wpłynęło pismo wczoraj chyba, czy przedwczoraj, już nie pamiętam, pana Grzegorza Muchy, który również rezygnuje z tej komisji. I tutaj o głos prosi pan Marcin Kazimierczyk w sprawie tej uchwały. Bardzo proszę. Matejunas, przepraszam. No tak, widzicie państwo, to jest... Panie przewodniczący, Wysoka Rado... Bo myślę o panu Marcinu Kazimierczuku i dlatego tak to wyszło. Przepraszam bardzo. Właśnie chciałem zgłosić wniosek formalny odnośnie tej uchwały. Zmiana miałaby dotyczyć składu osobowego komisji oraz liczebności członków. I tak w paragrafie pierwszym proponuję, aby paragraf pierwszy otrzymał brzmienie. Punkt pierwszy Darski Lech, punkt drugi Łuszczyk Krzysztof, punkt trzeci Pająk Robert, punkt czwarty Bogdanowicz Władysław. Pozostało jakby nie ulegnie zmianie. Ma to związek z tym, że do materiałów przesłanych radnym nie zdążyliśmy przygotować tej uchwały, gdyż wczoraj na komisji jakby wyszła ta sprawa i takie wnioski zostały na komisji przedstawione. Także. Czyli z tej uchwały po prostu wykreślamy pana Grzegorza Muchę, tak? Rozumiem. Proszę bardzo, pan Grzegorz Mucha. Panie przewodniczący, w związku z tym, że radni nie mieli okazji się zapoznać z powodem mojej decyzji, proszę pana przewodniczącego bardzo o odczytanie mojej rezygnacji. Dziękuję. Gdzie ja tą mam rezygnację? Jedną sekundkę, bo gdzieś tutaj tą rezygnację mam, ale muszę ją znaleźć. Czy ja mogę ogłosić 5 minut przerwy, dobrze? Dlatego, że po prostu muszę to znaleźć, muszę to uporządkować, dobrze? Ogłaszam 5 minut przerwy. Wznawiam obrady po przerwie. Proszę jeszcze poprosić radnych, których jeszcze nie ma, żeby przyszli już szybciutko, ale już idą. Dobrze. Wobec tego na wyraźną prośbę pana Grzegorza Muchy przeczytam uzasadnienie jego rezygnacji z członkostwa w Komisji Statutowej. Uzasadnienie. W dniu 11 stycznia 2019 roku podczas 6 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego złożyłem interpelację, w której wykazałem szereg istotnych zastrzeżeń do statutu Powiatu Bartoszyckiego. W konkluzji do zgłoszonych uwag wnioskowałem o jak najszybsze powołanie Komisji Doraźnej do spraw zmian statutu. Mój apel nie znalazł zrozumienia przez ponad pół roku. Niemniej jednak Zarząd Powiatu podjął nieudolną próbę dokonania zmian statutu, a Rada podjęła uchwałę, którą uchylił wojewoda warmińsko-mazurski. Później jednak zarządowi udało się w cudzysłowie przepchnąć zaproponowane i nieskonsultowane z wszystkimi radnymi zmiany. Pan starosta uzasadnił wówczas, że w najbliższym czasie zostanie powołana komisja do spraw zmian statutu. Komisja ta według jego słów miała wypracować zmiany, które będą wzorcowe dla innych powiatów, a nawet całego kraju. W dniu 29 sierpnia 2019 roku uchwałą nr 14/62/19 Rady Powiatu Bartoszyckiego została powołana Doraźna Komisja do spraw zmian statutu, a ja zostałem powołany w jej skład. W wyniku głosowania większości członków komisji w osobach Robert Pająk, Krzysztof Łuszczyk i Lech Darski na przewodniczącego komisji wybrany został Lech Darski. Przekonywał pan wówczas członków komisji, że w swoim życiu napisał kilka statutów i zna się na tej materii. To prawda. Być może i tak jest, jednak nie miałem okazji się o tym przekonać, gdyż jedyne posiedzenie, jakie się odbyło bez wymaganego kworum, miało miejsce w dniu 9 października. Posiedzenie komisji zakończyło się luźną dyskusją i próbą, abym swoje uwagi przesłał za pośrednictwem sekretarza powiatu wszystkim członkom, co też uczyniłem. Pozostali członkowie komisji również zostali poproszeni o przedstawienie swoich propozycji zmian statutu. Jednak pomimo takiej prośby żadnych propozycji zmian nie otrzymałem. Pan przewodniczący komisji pomimo kilku deklaracji, że zwoła posiedzenie komisji, tego nie uczynił. Minął już ponad rok
od kadencji Rady, a my jesteśmy w punkcie wyjścia. Biorąc pod uwagę aktywność pana przewodniczącego komisji, zmiany statutu należy się spodziewać pod koniec kadencji, tak jak to było w poprzedniej komisji statutowej, którego członkowie byli radni Lech Darski jako przewodniczący, Wojciech Prokocki, sekretarz i Władysław Bogdanowicz, członek. Komisja powołana została uchwałą numer 32 łamane na 177 łamane na 2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego w dniu 29 grudnia 2016 roku, a wyniki swojej pracy przedstawiła przy poprzedniej Radzie Powiatu Bartoszyckiego podczas sesji w dniu 26 października 2018 roku i Rada Powiatu zaproponowane zmiany uchwaliła uchwałą numer 53 łamane na 303 łamane na 2018. Z powyższego wynika, że poprzednia komisja pod przewodniczącym pana radnego Lecha Darskiego pracowała blisko 2 lata. Biorąc pod uwagę, że obecnie pełni pan również funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Bartoszyckiego i jest obarczony dodatkowymi obowiązkami, nie należy się spodziewać, że prace nad nowym statutem nabiorą innego tempa, gdyż od czasu powołania komisji minęło już prawie 6 miesięcy, a komisja spotkała się w okrojonym składzie tylko 1 raz, stąd też moja decyzja o rezygnacji z pracy w tej komisji. W okrojonym składzie się spotkała dlatego, że po prostu radni mimo zawiadomienia nie przybyli na tę komisję. Tyle uzasadnienie pana radnego Grzegorza Muchy. Padł wniosek o zmianę w uchwale pana Marcina Mateunasa. Ten wniosek polega na tym, że z uchwały wykreślamy pana Grzegorza Muchę zgodnie z jego wolą, czyli przyjmujemy po prostu jego rezygnację na tej sesji. Ja przegłosuję najpierw, pozwolę sobie przegłosować wniosek najpierw pana radnego Mateunasa, tak? Panie Przewodniczący, wniosek formalny. Głosujmy od razu całość razem z poprawką, bo to nic nie zmienia. Ale poprawkę muszę przegłosować, bo ale tak razem jest. Z poprawką pan. Okej. Tak. Czyli wobec tego głosujemy uchwałę. Ja przeczytam tę uchwałę, dobrze? Żeby była jasność. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmian w statucie powiatu. Na podstawie artykułu takiego i takiego, paragraf taki i taki, powołuje się komisję doraźną do spraw wprowadzenia zmian w statucie powiatu przyjętego uchwałą Rady Powiatu numer 53 łamane na 303 łamane na 2018 z dnia 26 października 2018 roku z późniejszymi zmianami w następującym składzie osobowym. Darski Lech, przewodniczący komisji, Łuszczyk Krzysztof, sekretarz komisji, Pająk Robert, członek komisji, Bogdanowicz Władysław, członek komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Wszystko jasne, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w treści, jaką przed chwilą przeczytałem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No wreszcie niejednogłośnie. Czyli 14 osób za, jedna osoba się wstrzymała. Także stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę dotyczącą zmian w składzie komisji statutowej. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Ta uchwała to jest uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałej komisji Rady Powiatu na 2020 rok. Ten plan pracy państwo otrzymali. Czy są uwagi do tego planu? Proszę bardzo, pan radny Marcin Przybysz. Takie mam pytanie. Mieliśmy mieć blok rolniczy. Czy w komisji też będzie, czy nie będzie?
Miał być blok rolniczy. To sesja będzie. Ale w komisji go nie uwzględniamy. Nie będziemy robili go w komisji. Czy to ja pytam w tej chwili pana przewodniczącego komisji. Był taki punkt, przyznaję. W planie pracy Rady. W planie pracy Rady jest. Panie przewodniczący, mogę? Tak, proszę bardzo. Przecież komisje pracują cały czas nad planem, jeśli są przygotowane materiały na sesję. Oczywiście. Jeśli będzie blok rolniczy, to automatycznie komisje będą się zajmować tak samo zdecydowanie tak. Przygotowaniem na daną sesję. Oczywiście. No to jeżeli jest w temacie planu Rady pracy, no to niech tutaj też będzie przecież, bo to... No jak uważacie? Ale jeśli komisja będzie musiała i tak opiniować te problemy, to będzie się tym zajmowała jakby. Czyli będą jakby sprawami różnymi albo bieżącymi, tak? Nie możemy tego nazwać? Jest zainteresowanie tym, żeby to było. Ale trzeba rozróżnić, co to jest plan pracy komisji, bo komisja, jeśli zapisze sobie w tym i będzie debatować nad rolnictwem bez sesji, no to się mija. Więc jeśli będzie zapisane, jest zapisane. Zgadzam się z panem starostą, rzeczywiście. Żeby rolnictwo było zapisane i komisja będzie przed tą sesją, którą materiały będą opracowywać na... No dobrze, ale kiedyś komisja rolnicza i obszarów wiejskich, teraz jest jedna komisja, która miała wszystkich wspinać, no to niech będzie wpisany ten blok rolniczy w tą komisję. Ja rozumiem. Jeśli dodam, że komisja opracowuje sobie plan, jeśli taki doda, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Bardzo proszę, pan przewodniczący komisji ma głos, proszę. Tutaj pan Marcin ma rację, rzeczywiście taki punkt wpisałem, nie wiem czemu... No nie ma, być może gdzieś to uciekło w trakcie przepisywania, ale na pewno taki punkt w październiku był wpisany, także nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby ten punkt po prostu wpisać. Czyli składa pan wniosek o dopisanie punktu, proszę sprecyzować dokładnie, jaki to będzie punkt. Czyli w październiku dopisujemy punkt piąty, tak rozumiem? W planie pracy Rady jest wpisany na miesiąc wrzesień. Plan blok rolniczy, także blok rolniczy wrzesień, punkt pierwszy jest w planie pracy. To przepraszam, bo ja już w tej chwili nie wiem, gdzie mam wpisać ten blok rolniczy. Trzeci będzie blok rolniczy. Blok rolniczy, punkt trzeci i sprawy różne, czwórka i piątka. Wobec tego muszę teraz przegłosować wniosek pana przewodniczącego. Składam wniosek formalny, głosowanie razem już w całości. Jak? O głosowanie całości jako redakcyjna poprawka i tyle, tak? Tak. Dziękuję. Dobrze. Panie mecenas, w porządku. Pan Grzegorz. Ja jeszcze mam jedną drobną uwagę do podstawy prawnej tej uchwały. Tam wkradł się mały błąd. W paragrafie tutaj 26 ustęp 3 jest potem cyfra 2, tą cyfrę po prostu należy usunąć. W podstawie prawnej. W którym miejscu? W którym punkcie? Tam jest oraz paragraf 26 ustęp 3 i jest dwójka tam niepotrzebna, tak? Także bez dwójki, tak? Bez dwójki. I dodajemy z późniejszymi zmianami, jeśli chodzi o statut. Rozumiem. Dziękuję. Pani mecenas, wszystko w porządku, tak? Dobrze, w takim razie przystępujemy do przegłosowania oczywiście z tym blokiem rolniczym. Kto z panów radnych jest za przyjęciem planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu na 2020 rok? Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Wszyscy są za, więc stwierdzam, że plan pracy komisji został uchwalony. Wysoka Rado, przechodzimy w tej chwili do uchwały nr 107/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2020. Pan radny Wiesław Kurach ma tutaj uwagę do tej uchwały. Proszę bardzo. Na posiedzeniu komisji padł wniosek, by do planu
kontroli, komisji rewizyjnej dodać jeden z punktów. Byłby to punkt, który byłby wpisany. Może tak, paragraf pierwszy pozostaje bez zmian. Podpunkt 1, drugi kwartał. Następnie jest kontrola wykonania budżetu. W tym momencie byłby to podpunkt A, litera A. W punkcie drugim, tak? Tak. Nie, w pierwszym, drugi kwartał. Tak. To będzie A. To będzie A. I dodajemy punkt B. A. I punkt B. O brzmieniu. Wykorzystanie pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w 2019 roku. Kontrola wyjazdu, wykorzystania kontrola wyjazdów. Wykorzystania pojazdów służbowych. Kontrola wykorzystania pojazdów służbowych. Służbowych. Starostwa Powiatowego. W 2019 roku. Zgłasza się jeszcze pan Marcin Matejunas. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, właśnie na komisji wniosek o ten punkt, podpunkt B, kontrola wykorzystania pojazdów służbowych za rok 2019. Szanowni Państwo, przespałem się z tą myślą i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę kontrola 2019 roku jako samego roku niczego nam nie pokaże. Uważam, że kontrola 2019 i 2018 roku też nie do końca, ponieważ z tego względu, że w 2018 roku mieliśmy wybory samorządowe. Dlatego proponuję takim wnioskiem formalnym, aby tej kontroli dokonać za lata 2017-2019. Czyli to jest 2017, 18 i 19. Czyli za 3 lata. Będziemy sobie mogli wtedy porównać pewne rzeczy i statystyki, dane różne. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że wniosek pana radnego Matejunasa jest dalej idący. Pan radny... Panie przewodniczący, tak naprawdę 2017, 2018 to rada była inna. A w związku z tym... A co to ma za znaczenie? Panie przewodniczący, da pan skończyć w końcu. No bo pan ciągle przerywa. No ja nie jestem w Sejmie. Proszę, ja zwróciłem proszę się ze swoją... wypowiedzieć. Panie przewodniczący, bo jak proszę ja będę panu... wypowiedzieć. No, a w końcu już ja przysłuchuję się temu pana wypowiedziu. Jeszcze raz podkreślam, 2017, 2018 działała wtedy inna rada, 2019 działa ta rada, a w związku z tym jest to zasadne. Dziękuję. Dobrze, przyjęliśmy do wiadomości pana zdanie. Pan radny Marcin Matejunas przedstawił wniosek dalej idący niż wniosek pana Wiesława Kuracha. Wobec tego przegłosujemy ten wniosek jako pierwszy. Czyli tak? Panie przewodniczący, ja chciałbym, żebyśmy doprecyzowali ten punkt. Bo dlatego, no właśnie. Tutaj w punkcie drugim, tam jeśli chodzi o trzeci kwartał, jest wpisana kontrola i jest taki zapis. Wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe. Więc jeśli my to przenosimy do punktu... Dotyczy oświaty. Okej, dobrze. To jest w liceum. Ale chodzi o to, że jeśli wracamy tutaj, znaczy tworzymy punkt B, tak? Tak. W pierwszym punkcie. Tak, w pierwszym i byłaby tam kontrola wyjazdów służbowych, ja bym ten ryczałty samochodowe, które są tutaj, też tutaj do tego dołożył. Czyli brzmienie byłoby takie. Kontrola wyjazdów służbowych, ryczałty służbowe za lata 2017-2019. Będziemy mieli przegląd całości. Tak, panie Marcinie, czy pan się też zgadza z wnioskiem? Bardzo proszę jeszcze raz sprecyzować dokładnie ten wniosek, żebyśmy wiedzieli, co głosujemy. Paragraf pierwszy. Uchwala się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. Punkt pierwszy, drugi kwartał, litera B. Ma takie brzmienie. Kontrola wyjazdów służbowych, przecinek, ryczałty służbowe za lata 2017-2019. Ryczałty samochodowe. Ryczałty samochodowe. Ryczałty samochodowe dotyczące czy wszystko jest jasne? Tak? Tak, jeszcze raz, bo to musimy bardzo precyzyjnie. Wyjazdów służbowych, przecinek, ryczałty służbowe za lata. To można dodać w starostwie, jeżeli chcecie państwo doprecyzować, tak? Dobrze. Są ryczałty służbowe? Nie, ryczałty samochodowe. Ryczałty samochodowe mają... Powiedziałeś służbowy. O, służbowy, tak.
Nie, nie, nie. Ryczałty samochodowe. Nie, proszę Państwa, od początku uporządkujmy sprawę, bo... Chcemy, żebyście to też... Jeszcze raz, panie starosto, niech pan przeczyta dokładnie ten punkt. No czytam piąty raz. B. Kontrola wyjazdów służbowych, przecinek, ryczałty służbowe za lata 2017-2019. No i koniec. Rozumiem, jeżeli chcecie dodać w starostwie, to dodajmy. No, starostwie powiatowe. Dobrze. Wszystko jasne. Wobec tego, szanowni państwo, poddaję wniosek w tym wypadku pana starosty jako najdalej idący. I kto z panów radnych jest za dodaniem tego punktu B w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, w brzmieniu, jaki właśnie przed chwilą słyszeliśmy, kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał. Stwierdzam, że pan Rogowski za. Czyli stwierdzam, że 14 radnych głosowało za, nikt się nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada uchwaliła tę poprawkę, wprowadziła tę poprawkę i teraz już poddaję pod głosowanie, proszę pan radny jeszcze. Również drobna uwaga dotycząca podstawy prawnej. Tam dodajemy te słowa z późniejszymi zmianami tam przy zacytowanym statucie. Tak, tak, ale to tego nie musimy chyba przygłosowywać. Jest to istotne moim zdaniem i należy to wskazać, że należy tutaj tą poprawkę zamieścić. Czyli co, przegłosujemy to, tak? Nie, niekoniecznie. Proponuję tylko dodać w podstawie prawnej. Dziękuję. Czyli dobrze, czyli z późniejszymi zmianami. Czyli poddaję pod głosowanie uchwałę numer 19/107/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020 z poprawką, którą już przegłosowaliśmy i z uwagą pana radnego Muchy dotyczącego podstawy prawnej. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? I pan Marcin Przybysz jeszcze. A, już jest. 14 osób za, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada przyjęła plan pracy kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020. Przechodzimy do kolejnej uchwały numer 19/108/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Paragraf pierwszy, przeczytam tę uchwałę. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją skargą pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie z dnia 14 lutego 2019 roku podpisaną przez skarżącą, przekazaną za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pismem z dnia 26 lutego 2019 roku, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje skargę za zasadną w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji pracy i spraw pracowniczych, natomiast w pozostałych kwestiach za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącej oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o sposobie załatwienia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja stwierdzam, że zawiadomiłem, czyli zrealizowałem paragraf drugi, czyli to zostało zawiadomione. Cóż, przechodzimy w takim razie do przegłosowania tej uchwały. Pan radny Mucha, proszę. Panie Przewodniczący, ja myślę, że przy tej skardze ważna jest jeszcze dyskusja nad tą skargą. Bo z uzasadnienia do tej skargi, no wiele pytań się nasuwa.
My nie uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nie znamy treści dokładnie tej skargi. Z uzasadnienia nie wynika, jakie były stawiane zarzuty dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej, a uważam, że w tym uzasadnieniu powinno być. Nie wiemy, czy dyrektor Domu Pomocy Społecznej zgodnie ze statutem został wezwany do złożenia wyjaśnień, bo z treści uzasadnienia również to nie wynika. Chcielibyśmy to wiedzieć. Kolejna kwestia, czy zostały dochowane terminy, bo jak widzimy, skarga wpłynęła w lutym, natomiast rozpatrzenie jest skargi na sesji dzisiejszej. Mija praktycznie rok czasu. Czy zostały dochowane terminy zgodnie z KPA? Wiemy, że skarga powinna być rozpatrzona bezzwłocznie, nie później niż jednak w ciągu miesiąca. Pytanie też, czy skarga dotyczy pełniącego obowiązki dyrektora, czy pod jej nieobecność, gdy pełnił obowiązki inny pracownik. Tego też nie wiemy. I mam jeszcze wątpliwość natury prawnej, czy w podstawie prawnej do uchwały powinien być przytoczony artykuł 239, bo generalnie on dotyczy sytuacji, gdy skarga jest uznana za bezzasadną. Tutaj mamy uznaną skargę za zasadną w części, a w części nie. I chciałbym, żeby pani radczyni się wypowiedziała w tej kwestii. A jeszcze zanim pani mecenas powie, to powiem tak, że na komisji było wszystko tłumaczone. Poza tym musi też pan zdawać sprawę z tego, że skarga, każda skarga zawiera dane wrażliwe, a zgodnie z ustawą zwaną w skrócie RODO my nie możemy publicznie takich skarg tutaj rozpatrywać. Od tego jest powołana przecież komisja, która jest zobowiązana do zachowania pewnej tajemnicy i w związku z tym tu została przedstawiona tylko i wyłącznie uchwała czy propozycja uchwały zaproponowanej przez komisję i tu na tej sesji na pewno nie będziemy czytać tej skargi, bo po prostu nam jej nie wolno czytać tutaj publicznie, bo obowiązuje nas uchwała RODO. Jeśli pan chce się zapoznać z tymi dokumentami, to dokumenty komisji, protokoły są dostępne w Biurze Rady i tam proszę się z tym wszystkim zapoznać. I teraz pani mecenas, jeśli... zostanie zawiadomiona o sposobie załatwienia skargi wraz z odpowiednim pouczeniem tego artykułu. Wobec tego przechodzimy. Ja mam jeszcze tylko wątpliwość, bo pouczenie o trybie, o artykule 239 dotyczy sytuacji, kiedy skarga jest uznana za bezzasadną, więc mam pytanie, czy przywołanie tego paragrafu w uchwale jest konieczne? Ale... Nie ma tego wyjścia, bo w części jest zasadna, w części bezzasadna. Także to musi być takie połączenie. Jest odpowiedź, a pan ma prawo mieć wątpliwość także. Także szanowni państwo, Wysoka Rado, przechodzimy do przegłosowania tej uchwały, którą przed chwilą przeczytałem, więc nie będę jej czytał jeszcze raz. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szurkowie? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę 13 głosami. Dwie osoby się wstrzymały. Szanowni państwo, skończyliśmy w tym momencie uchwalanie uchwał. Przechodzimy do punktu 8, który brzmi sprawy różne. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pan Marcin Przybysz, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, powielam w sumie pytanie z poprzedniej, wcześniejszej jeszcze sesji. Do kogo pytanie? Do zarządu, do starosty, do wicestarosty. Tam zapytałem się, w zeszłym roku był przeprowadzony, powiedzmy, audyt w oświacie. Posiadając PZO dyrektorów, tam zapytałem się, ile nas kosztował ten audyt, ten powiedzmy audyt. To jest moje pierwsze pytanie. Pytanie tak samo do pana starosty w podpunkcie. Wiem, że to jest kwestia budżetu i powinienem to wcześniej się o to zapytać. Tam jest poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek
77 i 380 tutaj przy starostwie powiatowym. Jest kwota 30 tysięcy. Czy to jest prawda, że to będzie przeznaczone na te tak zwane szlabany? Ta sprawa ma wracać? To, co w poprzedniej kadencji żeśmy realizowali, to wszyscy radni wtedy odrzucili zakładanie tego. I to wszystko. Czy to jest prawda, panie starosto? Czy pan starosta chciałby odpowiedzieć? To proszę bardzo. Panie radny Marcinie, czyli tak, audyt w oświacie... Mikrofon, panie starosto. Audyt w oświacie to nas w zasadzie kosztował tyle, ile wynosi wynagrodzenie naszego pana audytora. Czyli to jest w ramach jego zakresu obowiązków. Tak. Druga sprawa dotycząca tego budżetu na poprawę, to znaczy tam powinien być taki zapis na poprawę bezpieczeństwa tutaj, no ale nieważne. Tak, tak, w tej kwocie jest, są przeznaczone środki na zabezpieczenie naszego tutaj wjazdu i wyjazdu, czyli na, tak, na te dwa szlabany, które będą tutaj postawione z jednej strony i z drugiej strony na pilota. Wszyscy pracownicy, wszyscy radni będą mieli takie możliwości, oprócz ludzi z zewnątrz. W poprzedniej kadencji nie było głosowanie przez radnych. Teraz rozumiem, że głosuje za tym zarząd tylko, tak? Czyli znaczy, po prostu pan, radni nie mają prawa się w tej kwestii. Ale przepraszam, ja prowadzę dyskusję, proszę panie, do mnie się zwracać. Radny, ja myślałem, że wszystkim nam zależy na tym, żeby było nam tutaj bezpiecznie, żeby się bezpiecznie pracowało, żeby niepowołane osoby gdzieś tutaj nam nie wjeżdżały na parking z podejrzanymi towarami, nie przeładowywały różnych dziwnych rzeczy, o których my naprawdę nic nie wiemy. Więc myślę, że w kontekście naszych czasów, trudnych czasów, niebezpiecznych, również wszystkie urzędy w powiatach, czy w miastach, w gminach nawet, powinny być w sposób oczywisty zabezpieczone przed takimi niepożądanymi gośćmi i zjawiskami. W związku z czym takie dwa szlabany, które spowodują to, że obce pojazdy do nas tutaj nie będą wjeżdżały, myślę, że w jakiś zasadniczy sposób zmienią nasze bezpieczeństwo tutaj na parkingu. Jeżeli będzie taka potrzeba, żebyśmy to mieli głosować, bo to jest w kwestii zarządu tego typu działania. Natomiast jeżeli państwo będziecie chcieli, żeby to Rada przegłosowała, ja nie widzę żadnych przeszkód, żebyśmy to przyjęli gdzieś jakąś uchwałą Rady, nawet, że coś takiego podejmujemy. Przy czym, słuchajcie, no jeżeli będziemy głosować, pomalowanie dwóch ścian, wymianę jakichś drzwi, wykładziny i tak dalej, no to troszkę będzie to śmiesznie wyglądało, tak? Zarząd ma swoje kompetencje i z nich korzysta. No także tutaj, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie będzie żadnych, że tak powiem, tutaj zmian, te szlabany będą. No dobrze, to dlaczego w poprzedniej kadencji, przepraszam, mogę? Proszę. W poprzedniej kadencji głosowaliśmy jako radni. W poprzedniej kadencji... Ja przyjeżdżam 2-3 razy w tygodniu, przepraszam, bo nie skończyłem jeszcze. I tu nigdy nie ma problemu z miejscem, zawsze można zaparkować. Chodzi mi o to, czy interesanci, którzy będą przyjeżdżać w tym momencie przed starostwo, tutaj nie mogą wjechać, tylko mają parkować przed starostwem. Tam nigdy nie ma miejsca. Chodzi mi o to, czy nie zrobimy problemu dla mieszkańców. Myślę, że nie zrobimy tego problemu dla mieszkańców. Tu nie chodzi o miejsce, ja jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o to, czy jest brak miejsca, czy jego jest za dużo. Chodzi o bezpieczeństwo. Ten parking przeznaczony przed głównymi drzwiami, przed wejściem do naszego urzędu, jest przeznaczony właśnie dla osób, które są tutaj petentami, dla klientami. I my tutaj ze swojej strony wzmożymy opiekę nad tym parkingiem. W jaki sposób, to jeszcze będziemy się tutaj zastanawiali, żeby samochody nie parkowały tutaj 8 godzin czy 10 w sytuacji, kiedy i poszły sobie do pracy ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają i parkują na stałe, tylko żeby to był parking naprawdę tylko dla klientów. Tam będą odpowiednie oznakowania. Myślę, że jeszcze powołamy do tego człowieka, który będzie nad tym wszystkim czuwał i myślę, że poradzimy sobie z tym, że nie będzie kłopotów za dużo. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Szarajko prosił pierwszy o głos. Ja już wielokrotnie na zarządzie zgłaszałem fatalny stan dróg do Górowa. Prace idą tak wolno, że rzeczywiście nie wiadomo, kiedy tam ta droga, mam na myśli teraz drogę Górowo-Bartoszyce wojewódzką, zostanie ukończona. Miała być w grudniu, teraz obiecanki są, że będzie maj, ale tak widzę z tego, że dopiero może gdzieś na koniec roku zostanie ukończona. Jeździmy właśnie tą drogą taką zastępczo, Pieszkowo-Bartoszyce. Jest w takim fatalnym stanie, dziury takie są, że rzeczywiście no nie sposób jest przyjechać do Bartoszyc. Wobec tego jeszcze raz apeluję tutaj już na sesji
o przyspieszenie tych prac i rzeczywiście połatanie tych dróg, tych dziur, bo inaczej no, zostaniemy wyłączeni właśnie z egzystencji jako miasto Górowo. A przecież to jest nasz powiat, musimy się z nim kontaktować bardzo często. I prosiłbym właśnie dyrektora, żeby powiedział, jak ta sprawa wygląda, kiedy, a zwłaszcza jeszcze obawy są takie jeszcze gorsze, bo będzie przebudowywany most w okolicach tam Piasku na rzece Elma. No i w ogóle zostanie ten odcinek zamknięty. No to nie wiem, w jaki sposób będziemy się przemieszczać. Dziękuję bardzo. Jest na sali pan dyrektor Karol Łomecki. Myślę, że przyjął do wiadomości te uwagi i zresztą na komisji również była na ten temat mowa. Czy dwa słowa pan dyrektor chciałby? To bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nas też nurtuje bardzo mocno opóźniające się prace związane z drogą wojewódzką, bo nie ukrywam, że nasza inwestycja związana z remontem mostu była też planowana, czy też to oddanie do przejezdności tego odcinka drogi wojewódzkiej od Piasku do Górowa i Ławeckiego była brana pod uwagę przy planowaniu tego remontu mostu. Niestety, tak jak tutaj pan radny powiedział, że droga, przejezdność miała być z końcem roku, miała ta przejezdność nastąpić. Niestety prace się opóźniają. Ja też nie wiem, na ostatniej Radzie Budowy kierownik budowy nie był w stanie powiedzieć też, kiedy ten odcinek zostanie oddany do użytku. Natomiast my z remontem mostu ruszyć musimy, bo nas obowiązują terminy związane z dofinansowaniem, czyli opóźnienia się w realizacji inwestycji będą mogły być, są zagrożeniem zwrotu dotacji. Rozmawiamy z gminą Górowo i Ławeckie na temat jakiejś alternatywnej drogi, szczególnie dla komunikacji publicznej. Było już pierwsze spotkanie, gdzie gmina Górowo i Ławeckie wskazywała nam dwie drogi, które mogłyby być pomocne, jednakże są to drogi gruntowe. Umówiliśmy się, czy też kolejne spotkanie wyznaczyliśmy na 28 lutego, ażeby jeszcze z przewoźnikiem na ten temat porozmawiać, żeby ocenił, czy w ogóle nawet w tej porze, gdzie będzie już sucho, gdzie będzie możliwość, nie będzie tych opadów deszczu, czy on jest w ogóle w stanie wjechać tym swoimi autobusami, czy też innymi pojazdami. Także szukamy rozwiązania innego, żeby przy zamknięciu tego mostu, a musimy go zamknąć z uwagi na to, że nie da się przeprowadzić tego remontu bez zamknięcia tego obiektu, z uwagi na to, że jest to obiekt dość wąski i nie można tego zrobić połową jezdni. Także nad tym jeszcze pracujemy. Co do remontów dróg, a szczególnie tutaj tego też objazdu, to chcę powiedzieć, że niestety, ale taką niedźwiedzią przysługę robią z takim stanem tego objazdu, robią nam pojazdy ciężarowe, które de facto nie powinny się tam znajdować. My tutaj z panem komendantem z policji po też jakichś tam monitorowaniach wiemy, że policja reaguje i ostatnio parę patroli tam było i znalazło samochody ciężarowe, które tamtędy przekraczały. Niestety jest to proceder nagminny i tutaj też taka uwaga do mieszkańców, że jeżeli widzą takie pojazdy, ja wiem, że nie każdy chce zgłaszać to na policję, ale dokumentację, każdy ma telefon, może zrobić zdjęcie, przesłać do nas, my dalej już tym się będziemy zajmować i z policją będziemy
współpracujemy w tym zakresie. Bo gdyby tam jeździły tylko samochody osobowe, czyli tam do 3,5 tony, jakie tam powinny jeździć, takiego stanu technicznego na pewno złego by na pewno by nie było. Jednakże stan taki jest, jaki jest. Pracujemy nad tym, ażeby chociaż trochę to poprawić, jednakże jesteśmy w takim bardzo niedobrym okresie, bo chociaż zimy nie było, ale mimo wszystko dla różnych firm jest to też okres zimowy i na przykład remontujemy teraz dla nas obecnie jedyną dostępną technologią, to jest remont masą bitumiczną na zimno. Jednakże jest to bardzo czasochłonny remont, bo jest to masa worka, którą trzeba z palet zdjąć, rozgrzać trochę, bo mimo wszystko, że to się mówi na zimno, ale trzeba trochę tej energii cieplnej, żeby ta masa lepiej się rozkładała. I niestety wydajność tego jest bardzo, bardzo mała. Więc, ale mimo wszystko na tych objazdach obecnie pracujemy i będziemy to robić. Natomiast inne dostępne technologie, na przykład masa na gorąco, niestety wytwórnia jeszcze nie pracuje. To jest związane z tym okresem zimowym. Pracownicy są na urlopie, także nie możemy kupić masy na gorąco, która znacznie by przyspieszyła remont nawet własnymi siłami tych dróg. No nie jest to materiał, który możemy pójść do sklepu i kupić w każdym sklepie, jaki tylko się nam nadarzy. Natomiast remont właściwy taki remont masą emulsją i grysami, jaki przeprowadzamy co roku na wiosnę. Dzisiaj została podpisana umowa na taki remont. To wynika też z terminów pewnych w zamówieniach publicznych i taki remont ruszy. Jednakże ruszy gdzieś, planujemy, to jest na razie założenie takie wstępne gdzieś od połowy marca, ale jest to ściśle związane z pogodą. Także jeżeli będzie pogoda już bez takich opadów deszczu, bo ja pragnę zauważyć, że nawet pogoda nie jest tutaj łaskawa, mimo że zimy nie ma, ale od 15 stycznia, jak patrzę na nasze wydruki z meteogramów, to praktycznie codziennie padało i nie można efektywnie wykonać żadnego remontu w takich warunkach, no chyba że położyć warstwę ścieralną na całej szerokości, co jak wiecie Państwo jest to niemożliwe, bo nas na to nie stać. Więc taki remont planujemy zacząć już w połowie marca, ale oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to związane z pogodą. No i ta temperatura powietrza no, musi być w granicach tych 10 stopni najlepiej, bo każdy remont przeprowadzony w tych warunkach, ja wiem, że są oczekiwania, do nas też mieszkańcy dzwonią. My też chcielibyśmy to poprawić. To nie jest tak, że my jako zarząd dróg tutaj sobie siedzimy i z założonymi rękoma i jest dla nas ten stan bardzo odpowiedni. Nie, tylko każde wykonanie remontu w tych warunkach to tak naprawdę pieniądze wyrzucone w błoto. My tych pieniędzy nie mamy za dużo, jak sami Państwo doskonale wiecie, na bieżące utrzymanie dróg, także wykonywać ten remont teraz obecnie w wątpliwych warunkach, wiedząc, że za dwa dni to zostanie wszystko zniweczone przez pogodę, to na to też naszej... Ja nie mogę na to pozwolić, bo też wydatkujemy pieniądze publiczne i musimy to racjonalnie wykorzystywać i wydatkować. Także jak tylko warunki atmosferyczne oraz dostępne technologie pozwolą, taki remont rozpoczniemy niezwłocznie. Będzie to, trzeba się jeszcze trochę uzbroić ciupki. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że problemy oczywiście są duże przy budowie każdej drogi. Trzeba się uzbroić niestety w cierpliwość, aczkolwiek rzeczywiście dla Górowa jest to w tej chwili potężny problem, żeby się w ogóle z miasta wydostać w jakiś cywilizowany sposób. Dlatego rozumiem doskonale tutaj pytanie pana radnego Szarejko. Pan radny Hilmanowicz. Ja takie pytanie do pana Karola, bo dosyć często jeżdżę tą drogą i osobowym samochodem, i samochodem ratowniczym. Czy chociaż te gałęzie trochę usunąć, bo one naprawdę światło tej drogi mocno zasłaniają i też to w pewien sposób może by wpłynęło na jakość tego podróżowania, tutaj, przemieszczania się chociaż tym odcinkiem nawet, i bezpieczeństwo. Tutaj nawet na zarządzie o tym rozmawiamy dosyć często.
te zakrzeczenia są wycinane, jednakże zakres czy też szybkość wycinania też nie jest dla nas zadowalająca, jednakże jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? My nie mamy środków, żeby wyciąć, zlecić wycięcie, bo to jest w granicach 20 tysięcy złotych, żeby zlecić. Znaleźliśmy wykonawcę, który za zrębki po prostu wycina te zakrzaczenia, jednakże sam na samym wstępie powiedział, że będzie to robił nie tyle, że długo, co jak będzie miał swoje wolne moce przerobowe. Także na pewno jak tam i my jeździmy i wszyscy jeżdżą, te zakrzaczenia są wycinane, jednakże no, nie są one szybko wycinane. One będą wycięte, ale jeszcze trochę czas. Tak, czyli problem jest znany i mam nadzieję, że będzie z czasem rozwiązany. Szanowni Państwo, o głos prosi Pan Grzegorz Mucha, Pan Radny Grzegorz Mucha. Proszę uprzejmie. Pytań do Pana Starosty, bo 20 stycznia zwracałem się do Pana Starosty z interpelacją w sprawie Domu Pomocy w Szczurkowie. Zadałem 8, myślę, istotnych pytań. Prosiłem Pana Starostę o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. Pan Starosta widocznie tego nie doczytał, bo w połowie odpowiedzi to jest słowo nie, 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 tak, sprawa zakończyła się przed sądem i to są wyczerpujące odpowiedzi. Uważam, że troszeczkę niepoważnie Pan traktuje radnego, który występuje na wniosek mieszkańców, pracowników Domu Starców, którzy się do mnie zwracają. Wystąpiłem z taką interpelacją. Nie ma Domu Starców już. Przepraszam, Domu Pomocy Społecznej. A Pan Starosta jakby takimi krótkimi, zdawkowymi zdaniami załatwia całą sprawę. Co prawda bardzo szeroko odniósł się Pan do wystąpienia pokontrolnego Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego i bardzo się z tego cieszę. Ta interpelacja i odpowiedź znajduje się na stronie Biuletynie Informacji Publicznej, więc zainteresowani mogą się z tym zapoznać. Ale proszę Pana Starostę o pewną ścisłość, tak, bo sugerowałem Panu Staroście o przeprowadzenie kontroli kompleksowej, w związku z tym, że Wydział Polityki Społecznej przeprowadził tylko i wyłącznie kontrolę doraźną. Pan Starosta w swojej odpowiedzi na interpelację wytłuszczonym drukiem pisze mi, że kontrola Urzędu Wojewódzkiego była kontrolą kompleksową, a nie doraźną. Co innego jest w treści wystąpienia pokontrolnego w pierwszym zdaniu, gdzie pisze się, że zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Także jest to pewna niezgodność i nie wiem, czy Pan Starosta nie dotyczał tego wystąpieniu, czy ktoś po prostu błędnie Pana tutaj zasugerował, że była kontrola doraźna, a nie kompleksowa. Tak? Także to miałbym tyle, Panie Starosto, i prosiłbym na przyszłość, żeby naprawdę, jeżeli ja oczekuję wyczerpującej odpowiedzi, żeby nie odpowiadać mi jednym słowem nie, 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 bo wiem, że ukończył Pan liceum ogólnokształcące chociażby, renomowane zresztą, i należałoby przynajmniej jednym zdaniem twierdzącym się wypowiedzieć w danej kwestii. A jedno z pytań nie do końca odpowiada prawdzie, a mianowicie pytanie trzecie, i pozwolę sobie zacytować te pytanie. Czy są znane Panu wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w DPS Szczurkowie? Jeśli tak, to czy stwierdziła ona uchybienia w zakresie przepisów prawa pracy? Z audycji w radio wynika, że Urząd Wojewódzki tych kwestii nie kontrolował, informując Państwową Inspekcję Pracy. Pan Starosta odpowiada mi na to pytanie. Tak, sprawa zakończyła się ugodą przed sądem. Natomiast dzisiejsze rozstrzygnięcie skargi wskazuje, że była kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za zasadną w zakresie naruszenia spraw pracowniczych, a nie tylko samej ugody. Dziękuję. Czy Pan Starosta się odniesie do tego pytania? Znaczy ja krótko się w ogóle odniosę do jakby postawy tutaj Pana Radnego Muchy. Ja się bardzo cieszę, że interesują Pana tak bardzo mocno sprawy ludzi, pracowników Domu Pomocy Społecznej. Myślę, że Pan też jako radny zrobi wszystko, żeby te kwestie wyglądały tam praworządnie,
organizacyjnie byłoby to wszystko dopięte na ostatni guzik i tak dalej. Ja myślę, że ta moja odpowiedź to była i tak nazbyt obszerna na te pana pytania. Także kwestie tego typu, jak pan tam uznał, tak, nie, tak, nie. No tak, bo jeśli jest pytanie, które się pyta, czy było, było. No więc co ja panu mam jeszcze tam tłumaczyć? Pan doskonale zna sprawę. Pan to robi politycznie, taką, że tak powiem, kolokwialnie zadymę z tego powodu. To się toczy już od półtora roku, cała sprawa. Sprawy są w sądach, sprawy są w innych organizacjach, instytucjach raczej. Skończyła się właściwie chyba już rekontrola Urzędu Wojewódzkiego. Czekamy na protokoły. Więc o czym my tu mamy rozmawiać? Sprawy pracownicze nie dotyczą mnie jako starosty. Weźcie panowie, szanowni z opozycji, zrozumcie to wreszcie, że ja nie mam prawa podejmowania decyzji za dyrektora tego Domu Pomocy Społecznej. Jeśli jest konflikt na linii pracownik-dyrektor, no to się musi rozstrzygnąć przed jakimiś organami, instytucjami. Nie przed nami tutaj, ani przed naszą radą, ani przede mną jako tym bardziej starostą. Ja, mój wpływ na to wszystko to jest taki, że ja powołuję i odwołuję dyrektora takiego Domu Pomocy Społecznej. I to jest cała moja kompetencja w tej kwestii. Więc ile razy ja mam tłumaczyć, czy pokazywać tutaj państwu co? Po to, żeby ludzie tutaj wysłyszeli, myśleli, że w tym Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie dzieją się jakieś cuda? Ten dom jest jednym z najporządniejszych domów, myślę, w skali województwa i trzeba mieć tego pełną świadomość. Jeśli panowie chcecie to sprawdzić, to jedźcie tam. Możemy wam zorganizować taką wycieczkę i przekonacie się, jak ten dom wygląda. Jaki był 10 lat temu, jaki jest teraz, jak funkcjonują tam kadry kierownicze, jak funkcjonują opiekunki i tak dalej. To, że jakiejś pani, nie spodobała się pani dyrektor i chce ją zwolnić, to nie znaczy, że my tutaj mamy co sesja po godzinie poświęcać czas na właśnie te różne tam dziwne, osobiste rozgrywki. Ja już więcej nie będę dyskutował na ten temat. Ja czekam na konkretne protokoły i postanowienia instytucji, które to kontrolują, w tym prokuratury w Kętrzynie, która jeszcze też nie skończyła śledztwa i dopiero wtedy podejmę określoną decyzję. A moja decyzja może być tylko jedna. Albo pozostawiamy panią dyrektor na stanowisku, albo ją zwalniamy. I to jest cała moja rola w tej sprawie. Więc ile można tutaj panów prosić, żebyście się jakby nie odnosili do mnie jako do kogoś, który ma tam zrobić porządek w jakim sensie? Mam wszystkich zwolnić, przyjąć innych? No jak? Nie mam takich kompetencji. Sam czekam na rozstrzygnięcia instytucji, które są do tego uprawnione. I liczę się z tym, że decyzję taką personalną będę musiał podjąć. Tylko w którą stronę ta decyzja pójdzie, to dzisiaj jest mi bardzo trudno powiedzieć. Dlatego, że te wszystkie aspekty, które były zarzucane w tych programach telewizyjnych, o szczurach, o innych, nie chcę tutaj do tego wracać, nie spełniły się, nie sprawdziły się. Tam są drobiazgi, które zostały poprawione w 3 dni. Nie ma, w tej chwili zobaczymy, co rekontrola wykazała pana wojewody. Prawdopodobnie wszystko już jest w 100% pewne, a jeżeli zrobione, a jeżeli nie, no to jakieś tam minimalne uchybienia, które są w każdym domu tego typu. Więc co wy oczekujecie ode mnie, żebym ja co zrobił? No panie radny, proszę mi powiedzieć, co ja mam zrobić? Pan otrzymuje, pan tam działa razem z tą panią skarżącą w komitywie i tak dalej, i tak dalej. To proszę mi powiedzieć, poradzić mi, no jeżeli tu już tak siedzimy. Co starosta ma w tej kwestii zrobić? Zamknąć Dom Pomocy Społecznej? Wyrzucić panią dyrektor? No proszę mi powiedzieć, ja to zrobię. Panie starosto, zostałem wywołany do tablicy. Może powołać pan zespół kontrolny, ma pan audytora. Ale to ja powołuję do tablicy. No, także bardzo proszę. No to ad vocem chciałbym. Proszę. Ma pan możliwości, ma pan instrumenty. Wnioskowałem w interpelacji, żeby przeprowadzić kontrolę kompleksową. Przez zespół kontrolny zbadać całą materię i wtedy będziemy mieli jasność sytuacji, a tak mamy jakieś tam informacje szczątkowe z jednej kontroli, drugiej, trzeciej z kontroli. Będzie pan miał jasną sytuację i narzędzia do podjęcia decyzji, o której pan przed chwilą wspomniał. Wtedy będziemy wiedzieli, czy zasadne, czy niezasadne. Bo kontrola, która była przeprowadzona z PCPR-u, nie wiem, czy to była kontrola sprawdzająca, doraźna, czy kontrola kompleksowa, bo nawet w uzasadnieniu do skargi to jest nieuwzględnione. Jaki to był charakter tej kontroli, tak? Panie radny, kontrole były przeprowadzone dosłownie w 5 minut po tym, jak się dowiedziałem, że taka sytuacja tam miała miejsce, czyli po płynięciu informacji od pani skarżącej. I ta kontrola trwała tam 1,5 miesiąca, w zasadzie nawet 2. Mamy z tego protokoły, pan może się z nimi zapoznać. Ja mam pewien obraz działalności tego Domu Pomocy Społecznej. I ja nie widzę tam takich podstaw, które wskazywałyby na to, że ja muszę zmienić tam, czy zwolnić panią dyrektor na dzień dzisiejszy. Wręcz przeciwnie, uważam, że jej działalność dotychczasowa zasługuje na wielkie słowa uznania, bo wyciągnęła ten dom prawie że z takich bardzo nizin.
jeśli chodzi o kwestie materialne, organizacyjne, opieki bezpośrednio zdrowotnej nad pacjentami, nad mieszkańcami. Dzisiaj jest to naprawdę poziom bardzo wysoki, jeśli chodzi o skalę województwa, a nawet śmiem powiedzieć i kraju. Bo tak ja mam rozeznanie, jak to wygląda. Ja mam wszystkie informacje już potrzebne do podjęcia decyzji. I według mnie nie ma tam takich aspektów, które wskazywałyby na to, że muszę dokonać wymiany, czy zmiany, czy zamiany, czy zwolnienia pani dyrektor, która tam w tej chwili funkcjonuje. To wszystkie dokumenty są, pan może się z nimi zapoznać. Ja dzisiaj nie muszę powoływać jeszcze raz komisji, bo my kompleksowo zbadaliśmy. Ta komisja to nie była komisja PCPR-u, to była komisja starostów. Powołana przez starostę, która dokonała kompleksowej kontroli domu pomocy społecznej. I ja mam to wszystko zapisane, czarno na białym. Pan też może to wiedzieć. Nie wiem, czy pan się z tym zapoznawał. I nie ma tam powodów do tego, żebyśmy tutaj jeszcze w dalszym ciągu rozgrywali politycznie kwestie DPS-u w Szczurkowie. Ja uważam, szanowni panowie i panie radny, że ja już więcej na ten temat się nie będę wypowiadał. Są odpowiednie instytucje, które mają dokończyć działalność w tej kwestii. I jeżeli otrzymam takie sygnały, które pokażą mi, że rzeczywiście pani dyrektor jest winna, zostanie w odpowiedni sposób potraktowana, zgodnie zresztą ze wszelkimi zasadami prawa. I tylko tyle mogę na dzisiaj powiedzieć. Szanowni państwo, jeszcze tak, żeby zakończyć tę sprawę, powiem w ten sposób, że byłem w DPS-ie w Szczurkowie nie tak dawno, w czasie jednej z uroczystości w grudniu i specjalnie pojechałem troszeczkę wcześniej. Poprosiłem panią dyrektor, żeby mi pokazała dom pomocy społecznej od strychu po piwnicę. I powiem państwu, że ten dom pomocy społecznej to jest perełka. To jest cudny dom, pięknie wszystko funkcjonuje, a jest jeszcze taki miernik, który świadczy o tym, czy w domu pomocy społecznej jest dobrze. Otóż jeśli się patrzy na pensjonariuszy tego domu, jeśli oni są smutni, to znaczy, że coś jest nie tak. A ci ludzie, ci pensjonariusze, którzy tam są, są uśmiechnięci, są zadowoleni, żartują, uśmiechają się i naprawdę ja nie widziałem tam żadnych symptomów złego działania. To jest taka moja uwaga. Szanowni państwo, jeszcze pan, nie wiem kto pierwszy się zgłosił, pan Marcin Przybysz, proszę. Panie starosto, trochę pan chyba się zagalopował, bo nie jesteśmy na Wiejskiej w Warszawie i nie uprawiamy tutaj polityki, tylko jesteśmy na Grof Taroweckiego w Bartoszycach. W starostwie podejmujemy tematy dotyczące naszego rejonu i mieszkańców. To jest mój taki pierwszy temat i tylko. A drugi to w październiku była komisja poświęcona oświacie. Później była sesja poświęcona oświacie. I tutaj tak pan przewodniczący mówił na temat tego, że ponad poniedziałami będziemy organizować spotkania na temat oświaty. Coś będziemy z nią robić. Wszyscy wtedy się zgodziliśmy, że to jest bardzo ważny temat w naszym powiecie. Nawet teraz usłyszeliśmy, że od pana Mankiewicza, że jest 520 chyba uczniów, absolwentów szkół podstawowych, którzy będą aplikować do szkół średnich. Część z tego wyjedzie, część zostanie. To będzie dużo, dużo mniejsza liczba uczniów niż jest w tym sezonie, w tych semestrach, w tym roku szkolnym. I moje pytanie takie brzmi, kiedy panie przewodniczący, zorganizujemy temat oświaty z dyrektorami, z radą. To jest bardzo ważny temat i rozmawialiśmy nieraz na ten temat, tylko że mija 4 miesiące od października i nic się w tym kierunku nie dzieje. Dzieje się dużo, dlatego że spotkania z dyrektorami są. Pan Grzegorz Mankiewicz spotyka się z dyrektorami, że niemalże dzień w dzień, prawda? No, ale w każdym razie bardzo często i spotkania są. I czasami powiem panu, że organizowanie takiej debaty może jest i potrzebne, ale z drugiej strony może też jakby dezorganizować pracę, dlatego że w tej chwili proszę pamiętać o tym, że oświata jest w stanie przebudowy. Prawda? Zmieniło się zarządzanie oświatą. Przestał istnieć powiatowy zespół administracji oświaty. Dyrektorzy muszą się też nauczyć innego zarządzania oświatą. To się wszystko dzieje i poczekajmy. To się musi też jakoś uleżeć. I wtedy być może zorganizujemy takie właśnie spotkanie. Jeszcze pan radny Zduniuk chciał coś.
Panie Przewodniczący, ja mam do Pana pytanie. A sprawa dotyczy Szczurkowa jeszcze. Taka, czego, czego? Szczurkowa. Ja mam przed sobą pismo pracowników TBS-u w Szczurkowie z 26 stycznia 2020 roku, a data wpływu 28.01 i jest to pismo kierowane do Rady Powiatu w Bartoszycach, czy Bartoszyckiego, jak to woli. Skarga na działalność starosty powiatu bartoszyckiego. Czy to było rozpatrywane? Bo to jest konkretne pismo, które wpłynęło, a w związku z tym powinno być ono rozpatrywane. Z tego, co słyszę, nie było rozpatrzone. To jest moje pytanie. Wszystkie skargi, jakie wpłynęły, były rozpatrywane. No. W trakcie realizacji komisja skarg i wniosków sprawę no, rozpatrzy. Mam nadzieję, że na najbliższej sesji ta sprawa zostanie wyjaśniona. No, miejmy nadzieję. Szanowny Panie Radny, sytuacja wygląda bardzo prosto. Takie skargi wymagają pełnej procedury w postępowaniu. Więc ta pani skarżąca otrzymała odpowiedź, która czy ją zadowoli, czy nie, w każdym razie pokazuje na złożoność tej skargi, na terminy i tak dalej. Więc to wszystko będzie postępowało zgodnie z procedurą. I proszę tutaj jakby ciągle nie pytać o to samo, bo to nic innego jak powielenie tego, co już było. Więc oczywiście to Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie się tym zajmowała i w określonym czasie poinformujemy Państwa o wynikach. Tak samo jak dzisiaj będzie uchwała, będzie wszystko i koniec. No tak to wygląda. No. Ja jeżeli, nie wiem, Panie Przewodniczący Komisji, czy radni mogą uczestniczyć chyba, tak, w tych komisjach, na które są proszone strony na przykład. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Proszę. Pamiętajmy o jednej rzeczy. KPA szczegółowo może dotyczyć urzędów. Rada Powiatu, Rada Gminy. Nie jest urzędem. Nie jest urzędem, nie jest organem, jest organem uchwałodawczym powiatu. Generalnie termin rozpatrywania skarg nie możemy przyjmować 30 czy 60 dni i literalnie tego przestrzegać. W przypadku Rady jest to po prostu technicznie i fizycznie niemożliwe. Bo w jaki sposób mamy w ciągu 30 dni rozpatrzyć skargę na starostę i przygotować uchwałę, wydać ją w terminie iluś tam dni przed sesją, żeby zachować 30-dniowy termin odpowiedzi dla osoby skarżącej. No po prostu no nawet biorąc pod uwagę nasz statut, taki jaki jest w tej chwili i terminy procedury zwoływania sesji, posiedzeń komisji, to po prostu terminowo jest to nie do zrealizowania. Jeżeli coś tu się mylę, to pani skarbnik. Pani bardzo proszę, pani sekretarz. Szanowni Państwo, absolutnie pan radny pani się nie mówi, natomiast pani, która złożyła skargę na działalność pana starosty, to co powiedział przed chwileczką pan radny. Pani w imieniu pracowników podpisuje się jedna osoba. Pracownicy, oczywiście, tak. Ona jest przedstawicielem pracowników. Otrzymała wczoraj od pana przewodniczącego zawiadomienie o przedłużeniu terminu w związku z tym, że ten termin, tak jak mówi pan Pająk po konsultacji właśnie z panem Pająkiem, nie może być blokowany, ale żeby dochować przepisów KPA należało panią zawiadomić i to zawiadomienie zostało wysłane do pani w dniu wczorajszym, że skarga w trybie KPA 35-36 zostanie rozpatrzona w terminie do 30 kwietnia 2020 w związku z wielowątkowością spraw poruszanych w tej skardze. Także tutaj pan radny Zduniuk pyta o sytuację drugiej zupełnie skargi i terminu jej biegu w powiązaniu z tym, co powiedział pan radny Pająk. Została pani zawiadomiona, że skarga nie będzie rozpatrzona w terminie 30 dni, bo inaczej byłby problem dla rady. To zawiadomienie pani otrzymała. Dziękuję bardzo. Także czy są jeszcze jakieś pytania w związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam obrady 19. Aha, jeszcze pan starosta. Ja chciałem
jeszcze, panie przewodniczący, Wysoka Rado i szanowni tutaj goście, poinformować państwa o takim wydarzeniu, które będzie miało miejsce w związku ze świętem żołnierzy wyklętych. 1 marca o godzinie 12 odbędzie się bieg pamięci w naszym mieście. O 13 będzie msza święta w kościele farnym. O 14 uroczystość na placu bohaterów Westerplatte i po tych uroczystościach na placu bohaterów Westerplatte przejdziemy na cmentarz i tam złożymy wieniec i znicze. A o godzinie 15 w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się recital pieśni takiej narodowo-wyzwoleńczej, który organizują harcerze. I bardzo serdecznie chciałbym państwa na te uroczystości zaprosić, ponieważ no jest to rocznica, którą z każdym rokiem powinniśmy obchodzić godniej, żeby wyrazić swoje podziękowanie ludziom, którzy doprowadzili do naszej wolności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam 19. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję.